Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatorów i nas wszystkich chciałem Państwa serdecznie powitać na panelu poświęconym Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu. W panelu, może najpierw krótko, za co przepraszam od razu, przedstawię uczestników. Większe informacje możemy znaleźć na stronie internetowej. Tutaj z konieczności tylko najważniejsze fakty. Przede wszystkim w naszej rozmowie weźmie udział profesor Józef Opalski, teatrolog, muzykolog, literaturoznawca, publicysta, reżyser teatralny i operowy, prodziekan i profesor Wydziału Reżyserii Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Mnóstwo informacji mam tutaj wypisanych, więc przekazuję tylko niektóre. Były kierownik literacki Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Opery Krakowskiej, Teatru Ewy Demarczyk, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Mrożka. Dobrze, tu urywam. Reżyser ponad 70 przedstawień. Proszę Państwa, bez przesady mogę powiedzieć, legenda polskiego teatru. Dalej, profesor Arkadiusz Morawiec z Uniwersytetu Łódzkiego. Autor między innymi książek o poetyce opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego, literaturze w lagrze i lagrze w literaturze, dalej literaturze wobec ludobójstwa, ostatnio wydanej książki o Zofii Romanowiczowej, współpracownik bardzo wielu czasopism, tu urywam, dalej pani doktor Magdalena Śniedziewska, polonistka, italianistka związana z Poznaniem, i z Warszawą, tak? Autorka między innymi takich książek jak Zbigniew Herbert, znaczy Wierność rzeczywistości, Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji. Książki, która w najbliższym czasie ma być wydana. Osobiste sprawy i tematy, Gustaw Herling Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej i też czekającej na wydanie ogromnej antologii pism włoskich Herlinga, jego publicystyki, no, z tego co wiem, ponad 1200 stron samego tekstu. Dalej pan Radosław Paczocha, dramatopisarz, scenarzysta, krytyk teatralny, polonista i absolwent wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, dramaturg Teatru Wybrzeże w Gdańsku, no i przede wszystkim z okazji dzisiejszego spotkania autor sztuki Ferragosto, którą będziemy mogli dzisiaj o godzinie 19 zobaczyć. 19.15, dzięki. No i ja, Zdzisław Kudelski, więc tylko powiem tyle, przez lata namaszczony w latach 1988-2002 namaszczony przez Herlinga byłem kuratorem jego krajowych wydań, tak Gustaw Herling Grudziński to określił. Wydałem 23 jego książki, 3 książki jemu poświęcone, obszerną antologię najrozmaitszych autorów, Herling Grudziński i krytycy, i tu urywam. Proszę Państwa, cały czas będzie nam towarzyszyła będzie pokaz fotografii, najróżniejszych fotografii z archiwum Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Neapolu, które będą pokazywały go w różnych sytuacjach, nie tylko tego Grudzińskiego monumentalnego, czy tego, którego znamy, który wyłania się z większości jego utworów, właśnie ten pisarz niezłomny, czy książę niezłomny, jak bywał nieraz nazywany, ale mam nadzieję, że również z tych fotografii obraz człowieka z krwi i kości, z rodziną, z przyjaciółmi, czasem w zabawnych sytuacjach również będziemy mogli go tutaj zobaczyć. Zależy nam bardzo,
żeby to nie był tylko, żeby nasza dyskusja nie budowała tylko monumentu, tylko pokazała, starała się pokazać no właśnie wybitnego pisarza, ale jednocześnie człowieka z krwi i kości, który miał swój temperament, prawda? Potrafił, bywał cudowny jako kompan, jako niezrównany przewodnik po Neapolu. Niektórzy z nas mieli szczęście spotkać go i też postaramy się o tym coś więcej powiedzieć. Każdy z uczestników najpierw w skrócie opowie o swoim spotkaniu z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, jego utworami, z nim samym, co było w tym spotkaniu najważniejsze. Później będzie między nami, mam nadzieję, jakaś wymiana głosów. I na samym końcu bardzo byśmy chcieli Państwa zaprosić do dyskusji, do jakiejś wypowiedzi czy zadawania pytań. Bardzo będziemy wdzięczni. A więc zaczynamy. Zaczynamy od profesora Arkadiusza Morawca. Dzień dobry Państwu. Myślałem, że nikt nie przyjdzie i się nie będę stresował. Przyszło bardzo wiele osób. Ja nie mam takiego doświadczenia z Herlingiem jak pan profesor Zdzisław Kuderski, który nie tylko przeczytał. Znaczy, kiedyś był taki moment, że chyba wszystko, co było wydrukowane Herlinga, przeczytałem, ale nie mam dostępu do archiwum, więc tam pewnie sporo zagadek kryje się, o których nie mam pojęcia. Natomiast moje spotkanie z Herlingiem zaczęło się w czasie studiów, kiedy zacząłem w 1989 roku, więc inny świat wszedł już wtedy do lektur nie tylko szkolnych, ale i akademickich i zmuszono nas do przeczytania tej książki. Mówię zmuszono, dlatego że większość wydań to były te bezdebitowe wydania z bardzo małymi literkami i tego się praktycznie nie dało czytać. Natomiast nie było opowiadań, pamiętam przynajmniej dzisiaj, tak mi się wydaje, w wykazie lektur na polonistyce tutaj łódzkiej. I spotkałem się z nimi jakby przez przypadek w księgarni, pamiętam, w Wambierzycach. Był tam opowiadań wybranych Herlinga z taką okładką dosyć zaskakującą, przypominającą krzyż, jakby spalony. Kupiłem ten tom, przeczytałem te opowiadania i zdumiałem się. A zdumiało mnie coś takiego, co być może wtedy jeszcze zdumiewało nas. To znaczy, tak mi się wydaje, że często wyrastaliśmy z takiego przekonania, że polska literatura nie jest literaturą uniwersalną. Cały czas podejmujemy te własne problemy historyczne, gotujemy się w tym własnym sosie i przez to nikt Słowackiego i Mickiewicza nie czyta, nie rozumie, nie chce tego i tak dalej, i tak dalej. Że gdzieś ta nowoczesna literatura może się zaczyna od Szulca i Witkacego, ale w gruncie rzeczy nikt tego nie chce czytać, bo ciągle kręcimy się wokół polskości. Przeczytałem te opowiadania i moje odczucie było podobne do tego, które, o ile dobrze pamiętam, Jan Bielatowicz i Kazimierz Wierzyński wyrażali w recenzjach tomów czy poszczególnych opowiadań Herlinga. Mianowicie taka, że jest to pisarz uniwersalny. Znaczy w tym znaczeniu, że gdybym ja te opowiadania przeczytał niepodpisane i ktoś by mi wmówił, że to są tłumaczenia, to uznałbym, że to nie jest polska literatura. Ale bym powiedział, znowu, z takiego polskiego kompleksu patrząc na to, na szczęście nie jest to polska, ponieważ jest to literatura, która jest zupełnie oderwana od spraw politycznych, co znowu jakby pokazuje Herlinga w zupełnie innym ujęciu, zważywszy na wcześniej wydany Inny świat, który może nie jest książką polityczną, ale zawsze w kontekście politycznym był i jest i pewnie będzie rozpatrywany. Więc ten wymiar uniwersalny, no pewnie dzisiaj oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta uniwersalność Herlinga jako nowelisty jest podobna do tej uniwersalności, jaką daje drugi wybitny autor opowiadań czy nowelista, myślę o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Więc to był początek i jakoś, pamiętam jak przeczytałem ten tom, to długo szukałem tematu na rozprawę doktorską i wtedy, nawet dokładnie pamiętam, bo to w moje urodziny, powiedziałem sobie, będę pisał o opowiadaniach Herlinga. Miałem to szczęście, że wtedy oczywiście pisano na ten temat, ale nie było jeszcze monografii. Były rozmaite książki zbiorowe, była pierwsza monografia Herlinga Grudzińskiego, pana profesora Kudelskiego, ale był to jakby temat do wzięcia i to mnie
zainteresowało. Potem oczywiście, że doktorat pisze się przez pewien okres czasu, to czytałem te opowiadania, przeczytałem cały dorobek Herlinga. I ostatnio jeszcze wróciłem do Herlinga, pisząc o jednym z pośmiertnie wydanym jego opowiadaniu. I ten stosunek mój do Herlinga zaczął się zmieniać. Ma tutaj być rozmowa, która nie jest laurką, więc pewnie z okresu fascynacji potem zaczął się u mnie okres, powiedzmy takiego, bym powiedział, krytycyzmu, ale dobrze pojętego. To znaczy pewne rzeczy w pisarstwie Herlinga mi się nadal bardzo podobają i pod pewnymi względami Herling Grudziński jest dla mnie absolutnie fundamentalnym pisarzem polskim XX wieku. Jako autor Innego Świata jest dla mnie absolutnie pisarzem światowego formatu. To jest jedna z najważniejszych książek XX wieku i co do tego nie mam wątpliwości. Jeśli chodzi o sowieckie łagry, to porównywalna tylko z opowiadaniami Szałamowa i twórczością Aleksandra Sołżenicyna. Natomiast, a z opowiadaniami jeszcze jest tego rodzaju problem, że ja pisałem tę swoją rozprawę w momencie, kiedy nastąpiła erupcja twórczości Herlinga jako nowelisty. I jest tak, że po prostu najbardziej cenię wczesną twórczość Herlinga, a te późne opowiadania niespecjalnie mi się podobają, co składam na karb tego, że każdy pisarz, jak sądzę, jak pisze za dużo, to nie jest w stanie produkować arcydzieł. Tego się nie da zrobić. I dla mnie Herling jest autorem, powiedzmy, około 5-6 arcydzielnych opowiadań Innego Świata. Zdaję sobie sprawę z rangi Dziennika pisanego nocą, jako bardzo ważnego dzieła, które przejdzie do historii literatury polskiej, ale które miało swój czas pewnie. Gdyby ktoś dzisiaj kazał mi przeczytać od początku do końca cały Dziennik pisany nocą, to chyba bym się zastrzelił. Po prostu dlaczego? Dlatego, że potem tam jest mnóstwo powracających tematów, nawracających, takich obsesji, które oczywiście są obsesjami pisarskimi, ale czasami bywają już irytujące. To jest sytuacja po prostu kogoś, kto kiedy pisze za dużo, to zaczyna się powtarzać. Nie chciałbym tutaj jeszcze, bo pewnie w toku dyskusji wypłyną rozmaite głosy, także wartościujące dotyczące pisarstwa Herlinga Grudzińskiego. Więc ja nawet się cieszę z tego, bo bywają oczywiście tacy badacze twórczości rozmaitych pisarzy, którzy traktują ich w sposób wyznawczy i pewnie nie dadzą nic złego na ich temat powiedzieć. Ja raczej mam taką przypadłość, że kiedy zbyt dużo czasu poświęcam jakiemuś zagadnieniu, to ono po pewnym czasie zaczyna mnie męczyć. Być może mój taki krytyczny stosunek wynika ze zmęczenia, bym powiedział, danym zjawiskiem, czy daną osobą, czy konkretną twórczością. Więc jakby tutaj otwarty jestem na dyskusję dotyczące tego, co jest cenniejsze mniej lub bardziej w twórczości Herlinga Grudzińskiego. Poza tym jest jeszcze istotne dla mnie w przypadku Herlinga była nie tylko sama twórczość, ale to, że kiedy ja pierwszy raz się zetknąłem z Dziennikiem pisanym nocą, który zrobił wtedy na mnie wrażenie, on powstawał jeszcze wtedy, to były poglądy polityczne Herlinga, które były podobne do moich. Czyli to takie były poglądy, powiedzmy, socjalizujące, a przede wszystkim zdecydowanie antytotalitarne. I jeszcze jeden czynnik, który też jakby bardzo mi się podobał u Herlinga i który konsekwentnie u niego się pojawiał przez prawie całe dorosłe czy życie po łagrze, to jest taka walka o w pewnym sensie zrównanie tych dwóch totalitaryzmów europejskich, czyli nazizmu i komunizmu, i przekonywaniu, że są to wypadki bardzo do siebie podobne. To jest jakby klasyczna postawa oczywiście łagiernika, który zdaje sobie sprawę z tego, że Zachód wie wszystko o zbrodniach nazistowskich, natomiast te zbrodnie komunistyczne to jakiś wypadek przy pracy, coś tam miało być dobrze, no może czasami nie wyszło. Herling oczywiście spotykał się na Zachodzie z rozmaitymi formami, bym powiedział, nieprzychylności wobec polskiej emigracji, zwłaszcza tych emigrantów oczywiście drugowojennych, którzy znaleźli się tam z przyczyn politycznych, bo nie chcieli wracać do już komunistycznej Polski, więc orędowanie za ujęcie
ukryciem się za tymi ofiarami komunistycznymi jest tutaj podobne do tej postawy, którą u Szałamowa znajdujemy, który nazywał Kołymę Auschwitz bez komór gazowych, bo po prostu szkoda było gazu Rosjanom. Więc ta perspektywa jest dla mnie dowodem otwartości. Samo to doświadczenie oczywiście łagrów było czymś, co Herlingowi szeroko otworzyło oczy, bo pamiętamy, że jako młody chłopak zaczynał komunizując, z czego zresztą dość wcześnie, jeszcze przed doświadczeniem łagru się wyzwolił. Więc ta postawa, powiedziałbym, świadka XX wieku, to jest to, co jest dla mnie absolutnie nieprzemijające. Jeżeli mówimy o postawach takich, powiedzmy, politycznych, to dla mnie to jest przede wszystkim postawa humanistyczna. Więc tak mniej więcej wygląda mój Herling w tej chwili. Dobrze. Ja nie miałam możliwości poznania Herlinga osobiście, ale pierwszym moim takim wspomnieniem związanym z Herlingiem to są tomy dziennika pisanego nocą, które we wczesnych latach 90. leżały na półkach mojej mamy. Ja wtedy zapamiętałam to nazwisko, zapamiętałam dziennik pisany nocą, zapamiętałam te czarne okładki z wydawnictwa Respublika. I w szkole średniej, kiedy naszą lekturą obowiązkową był już Inny świat i była też Wieża, wtedy kiedy ja się uczyłam, Wieża już weszła do kanonu lektur szkolnych. Przeczytałam to z taką ogromną przyjemnością, żeby poznać wreszcie tego pisarza, którego mama tak namiętnie czytała. I nie pamiętam dokładnie, jakie to wrażenie na mnie wówczas wywarło, ponieważ kiedy wróciłam do tego na studiach, to zachwyciłam się między innymi takim opowiadaniem jak Pieta dell'Isola i zastanawiam się, czy ty, Arkadiuszu, masz to opowiadanie w tych swoich najlepszych, czy nie. Natomiast to jest jedno z takich opowiadań, w których konstrukcja postaci, w których taka malarskość odwołań i też wizja Włoch, które Herling Grudziński zawarł w nim, dla mnie są bardzo istotne. I w momencie, kiedy zaczęłam pisać doktorat, swój doktorat poświęciłam recepcji malarstwa holenderskiego w polskiej literaturze dwudziestowiecznej i okazało się, że po 1918 roku w Polsce przede wszystkim pisarze emigracyjni odwołali się do malarstwa holenderskiego i interpretowali na sposób XIX-wieczny to malarstwo, pokazując inną wersję realizmu, tak w opozycji do takiego socjalistycznego realizmu, który panował w Polsce. I bardzo wykrzywili jakby wizję malarstwa holenderskiego, tego XVII-wiecznego, ale też dzięki nim to malarstwo w Polsce jest traktowane jakby niemalże na równi z, nie wiem, z renesansem włoskim. I mam wrażenie, że to bardziej pisarze niż historycy sztuki sprawili, że my jako Polacy kojarzymy Vermeera, czy Rembrandta, czy Franza Halsa. I wówczas ja zaczęłam czytać dosyć uważnie te eseje Herlinga Grudzińskiego, które poświęcone były sztuce. Holendrom poświęcił tylko dwa eseje, Rembrandt Minadurze i Perły Vermeera. I zrobił taką troszkę w swoim stylu interpretację, która trochę odwołuje się też do sam jego biografii, do jego wizji sztuki. I z takiego punktu widzenia, że nie jestem historykiem sztuki, chcę pokazać moje refleksje na temat tego malarstwa. I wtedy pomyślałam sobie, że być może chciałabym się zająć tym pisarzem troszkę dokładniej, nie tylko jako jednym z przykładów tych problemów recepcji malarstwa holenderskiego, ale ponieważ zaczęłam studiować italianistykę, pomyślałam sobie, że być może zajmę się jego włoskojęzyczną publicystyką. I kiedy skończyłam ten doktorat, to zaczęłam właśnie zbierać materiały na temat wszystkich artykułów, które od lat 50. aż do 2000 roku, czyli do momentu śmierci, Herling opublikował we Włoszech. I okazało się, że zebrałam prawie 500 tekstów, tak jak mówił Zdzisław Kudelski, to jest taka ogromna antologia, która liczy sobie na razie ponad 1200 stron. I to są teksty, które Herling napisał po włosku, które opublikował po włosku w m.in. Il Mattino, w Corriere della Sera, w Tempo Presente, w La Fiera Letteraria, czyli w dziennikach i w takich pismach, które są ważne ze względu na kontekst, na początku kulturowy, czyli Tempo Presente i La Fiera Letteraria, takiej opozycji wobec włoskiej partii komunistycznej, a później to były takie najbardziej znane dzienniki włoskie, opiniotwórcze, w których Herling na początku w tych artykułach jawił się jako taki znawca tematów rosyjskich, tematów sowieckich, jako ten, który jest jakby wielkim krytykiem totalitaryzmu sowieckiego,
razem takim promotorem innej Rosji, promotorem tych pisarzy, którzy zdaniem jego pokazują jakby wielkość tej rosyjskiej literatury i tego, że ta literatura jest w stanie się przeciwstawić jakby takiej nieetyczności stalinizmu i tego, co jest związane właśnie z ustrojem totalitarnym. I pomyślałam sobie, że zbadam nie tylko to, w jaki sposób Herling funkcjonuje we włoskiej publicystyce, ale to, też to, jak Herling był czytany przez Włochów. To znaczy pojadę do archiwum, do Neapolu i spróbuję znaleźć jak najwięcej recenzji, jak najwięcej prac poświęconych Herlingowi Grudzińskiemu, które były pisane przez Włochów. I co się okazało? Herling w swoich dziennikach bardzo często pisał, że ta jego recepcja była marna, że na przykład w kontekście innego świata pisał, że we Włoszech pojawiło się zaledwie 3 artykuły, jeden bardzo ważnego krytyka Paolo Milano i odwoływał się do takiej nikłej recepcji 2 pierwszych wydań Innego Świata, ponieważ ta historia recepcji Innego Świata jest bardzo ciekawa, ponieważ w momencie, kiedy zaczęłam to badać, on wydał pierwsze tłumaczenie zostało wydane w 1958 roku, drugie w 1964, później w 1994 i ostatnie najnowsze wydanie w 2018 roku zostało wydane w serii klasycy obok właśnie Szałamowa, obok Tomasza Manna, obok takich pisarzy, którzy są bardzo ważni dla takiego kanonu po prostu kultury europejskiej. I okazało się, że ta recepcja Innego Świata jest takim symbolicznym obrazem tego, w jaki sposób Herling powoli wrastał w kulturę włoską i w jaki sposób, poszukując takiego zadomowienia, nigdy jakby do końca nie został w pełni uznany za pisarza włoskiego, ale też nie chciał zostać uznany za pisarza włoskiego. I dlatego jakby połączyłam te badania nad publicystyką i badania nad twórczością, ponieważ Herling uważał, że włoska publicystyka jest takim podgatunkiem dla niego, że to nie jest literatura, że to, co on tworzy po włosku, nie jest tak samo wartościowym tekstem literackim, jak te rzeczy, które pisał po polsku. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w dzienniku, który ja jednak przeczytałam od deski do deski całkiem niedawno i jakby ze względu na badania, które prowadzę, okazało się, że Herling w bardzo ciekawy sposób pisze o Joyce'ie. O Joyce'ie, którego biografia też w jakimś sensie łączy się z Włochami, ponieważ Joyce był przez jakiś czas nauczycielem we włoskojęzycznym Trieste, który wówczas nie był jakby politycznie elementem państwa włoskiego, natomiast był włoskojęzyczny. I Herling Grudziński w jednym z spisów zachwyca się Joyce'em jako italianizantem, jako tym, który jakby tak bardzo mocno uległ procesowi italianizacji, że właściwie jego język włoski można potraktować jako jakby taki wybitny przykład obcokrajowca, który zaczyna myśleć po włosku, ale cały czas pisze, ale to i tak jest twórczość poboczna, tak? Joyce pisał świetnie, ale to jest twórczość poboczna. I mam wrażenie, że Herling w taki sposób jakby robi taką kryptoautobiograficzną refleksję na temat samego siebie, tak? Ja już potrafię świetnie pisać po włosku. Też często pisał, że jakby teksty z dzienników wracają z jakąś taką minimalną korektą, że to nie jest kwestia, nie wiem, nieznajomości gramatyki, nieznajomości składni, że on naprawdę bardzo dobrze pisał po włosku, natomiast nigdy nie uznał tego języka jako język dla niego literacki, jako język, którym on tworzy literaturę. I pod tym względem on był dla mnie jakby taką ciekawą, ale też trudną postacią, ponieważ no, poznałam Martę Herling, jego syna nie poznałam, ponieważ on teraz mieszka w Rzymie, ale Marta opiekuje się archiwum i jest taką osobą, która bardzo chętnie jakby podejmuje współpracę z osobami, które chciałyby pisać, które piszą o Herlingu, udostępnia materiały i ona języka polskiego uczyła się nie od ojca. I ona oczywiście pokazywała mi, tłumacząc, że ta relacja była bardzo skomplikowana, że Benedetto, który rodził się jako pierwszy, rodził się głuchy, więc z konieczności jakby no nie mógł się nauczyć tego języka polskiego, że to by wymagało ogromnego trudu. Ale pomyślałam sobie, że jest coś takiego dla mnie, co właśnie jakby, tak jak powiedział Zdzisław Kudelski, że mamy nie robić takiej właśnie jakby monumentalnej postaci, to ja w swoim takim, no nie wiem, takim ludzkim odczuciu mam do niego żal o to na przykład, że Marta nie nauczyła
nauczyła się polskiego od niego, że on nie mówił do niej po polsku, że w jego domu rozmawiało się po włosku i że to był ten język, w którym on wychowywał dzieci. I pomyślałam sobie, że to jest tym bardziej znaczące, że Herling tak bardzo podkreśla to swoje przywiązanie do języka polskiego i ten język polski staje się dla niego takim, taką ostoją. On na przykład w takim prywatnym dzienniku, który niedawno został wydany, pisze, że on by chciał móc z kimś pogadać, ale nie po włosku, tylko po polsku, albo chociażby napić się, ale po polsku. Więc ta, jakby dla mnie jest coś takiego trudnego do zrozumienia w takiej literackiej czy dziennikowej wizji samego Herlinga Grudzińskiego, a tym, jakiego człowieka poznaje z relacji jego bliskich. I dla mnie to się nie zawsze, jakby nie zawsze układa w spójną całość i wzbudza we mnie taki opór. Dlatego kiedy Zdzisław Kuderski zaprosił mnie tutaj, to mówiłam mu przez telefon, że ja właściwie to nigdy nie chciałabym poznać Herlinga Grudzińskiego, ale bardzo żałuję na przykład, że nie poznałam Lidii Krocze, że to jest taka postać, którą ona zmarła na rok przed moim pierwszym przyjazdem do Neapolu, więc to spotkanie było niemożliwe, ale pomyślałam sobie, że te liczne w ciągu ostatnich 3 lat moje pobyty w Neapolu, ten kontakt z Martą Herling, kontakt z osobami, które mniej lub bardziej znały Herlinga Grudzińskiego, było dla mnie takim jakby z jednej strony jakby zbliżaniem się do Herlinga jako pisarza, ale oddalaniem się od Herlinga jako człowieka, którego sobie jakoś tam każdy z nas wyobraża. Więc to jest dla mnie takie bardzo jakby, to jest jakby ten mój stosunek do Herlinga, czy ten mój Herling, jakiego go widzę. I cały czas Herling jest dla mnie jeszcze takim przewodnikiem po Neapolu, bo nigdy on mnie nie oprowadził po Neapolu, ale jego twórczość zawsze z opowiadaniami w rękach chodzę po Neapolu. I kiedyś miałam taką bardzo miłą sytuację, znaczy ona na początku była trochę niemiła, ale potem była miła, bo Marta za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Neapolu, pyta się: Magda, ale powiedz mi, jak tak naprawdę Herling jest widziany w Polsce? Powiedz mi, czy on jest czytany? Powiedz, jak go postrzegają Polacy, czy w liceum, czy w szkołach. Herling jest takim pisarzem, którego wszyscy znają. No i ja muszę jej powiedzieć prawdę, tak? Za każdym razem nie będę wymyślać, że Herling jest takim pisarzem, którego wszyscy znają, że wszyscy go czytają i wszyscy chętnie sięgają po Inny świat, czy Wierzę, czy inne opowiadania, bo jak rozmawiam z młodzieżą, to ostatnio mnie zapytali, czy Herling Grudziński był Gruzinem. Więc prawie nikt jakby z młodego pokolenia go nie zna. Nawet jeżeli Inny świat jest lekturą, to no, młodzież dosyć mało poważny sposób często podchodzi do lektur. I któregoś dnia właśnie wybrałam się z moimi dziećmi do Sorrento i chcieliśmy zobaczyć Villa Tritone, tą willę, w której Herling poznał Benedetta Croce'ego, w której poznał też swoją przyszłą żonę Lidię. I jechaliśmy taką kolejką Circum Vesuviana i moje dzieci zaczęły mówić po polsku do wszystkich osób, które siedziały w tym pociągu. I nie wiem, czy mogę coś powiedzieć brzydkiego, ale one zawsze mówiły do wszystkich: dzień dobry kupa, dzień dobry dupa. I mi było tak strasznie wstyd i prosiłam ich, bo tam nikt tego nie rozumiał i taka pani się do mnie odwróciła i mówi: niech się pani nie martwi, moja wnuczka też tak robi. I potem się okazało, że i te panie pojechały do Herculanu, mamy pojechaliśmy do Sorrento i 2 dni później my idziemy właśnie taką Via Crispi, że pokazywałam dzieciom, bo wcześniej pokazałam im Łuk Sprawiedliwości i most, potem pokazywałam tą willę, w której mieszkał Herling i spotkałam tę panią i ona mówi: o, znowu cię spotykamy. I się okazało, że to jest małżeństwo, które mieszka na ulicy Herlinga Grudzińskiego w Gdańsku, które miało właśnie tom opowiadań Herlinga Grudzińskiego i też pytało mnie, co już zobaczyłam, co oni już zobaczyli. I też traktują Herlinga jako przewodnika po Neapolu. Pomyślałam sobie wtedy, w tym momencie właśnie, i też opowiedziałam, jakby dałam tę propozycję Marcie Herling, że może znajdzie kogoś takiego, kto by napisał przewodnik po Neapolu śladami Herlinga Grudzińskiego, że nawet jeżeli na przykład, no nie wiem, Inny świat może nie trafić do czytelników, tak jak nie trafiał przez wiele lat, że może opowiadania mogą nie trafić, to pomyślałam sobie, że to jest taka książka, która być może właśnie jakby pokaże tego pisarza trochę inaczej i też jakby sprawi, że osoby zainteresowane jego twórczością sięgną po, znaczy zainteresowane Neapolem, bo ostatnio też jakby tam też spotkałam czasami Polaków, nawet nie wiem, student architektury, który mówił mi, że on w życiu nie czytał, że na pewno nie było Innego świata w kanonie lektur szkolnych, w jego szkole średniej, był tylko 2 lata młodszy ode mnie, więc to jest prawie niemożliwe. I pomyślałam sobie, że żeby
że być może to jest jakaś droga do Hevlinga. To teraz bardzo proszę pan Radosław Paczocho. No, jestem w tej szczególnej sytuacji, że chyba najkrócej z państwa się przyjaźnię z pisarstwem Hevlinga Grudzińskiego, choć bardzo intensywnie w ostatnim okresie. Ja oczywiście pochodzę z pokolenia, które najpierw zapoznawało się z Hevlingiem Grudzińskim w szkole średniej, czyli już, no jestem rocznik 77 i pamiętam, że inny świat był najpierw, że Heling Grudziński najpierw objawił mi się jako autor jednej z lektur. Potem byłem polonistą i oczywiście studiowałem polonistykę i czytałem Dziennik Pisany Nocą i pamiętam, że zrobił na mnie jakieś wrażenie, które we mnie pozostało. Chyba czytałem też wiersze i nigdy w tamtym okresie nie miałem jakiegoś takiego poczucia, że to jest pisarz dla mnie, że to jest pisarz, do którego będę wracał, chociaż chciałem wracać do Dziennika Pisanego Nocą, który tam jeszcze ciągle powstawał. To był oczywiście okres jakiejś fascynacji innymi pisarzami, oczywiście łatwiej mi wtedy było, nie wiem, zainspirować się Gombrowiczem niż Hevlingiem Grudzińskim, miałem 20 kilka lat. Trochę, jak państwo wiecie, nastąpiło okoliczności towarzyszących, dzięki którym zacząłem zaprzyjaźniać się z jego twórczością, z jego osobą i nie dlatego, że jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, ale mówię zupełnie szczerze, że uważam to doświadczenie za wartościowe dla mnie. To znaczy wartościowe, mówię o kontakcie jakby z pisarzem, z myślicielem, który no gdzieś w tym wieku już bardziej dojrzałym, ma mi coś do powiedzenia w pewnych, bym powiedział, fundamentalnych sprawach. Mówi mi o pewnej nieprzejednanej postawie, która zawsze wydawała mi się dosyć dogmatyczna, czy no właśnie taka wywiedziona z Konrada. Ale kiedy zapoznałem się i z kolejami losu, i z jakby skalą takich trudnych przeżyć, i też z rodzajem pewnego, powiedział, takiego bardzo poważnego namysłu nad moralnością, to oczywiście trudno się może referuje w jednym, dwóch zdaniach, bo zawsze się ocieramy o jakiś rodzaj banału. Tak, lekcja, nie wiem, po zaprzyjaźnieniu się z Gombrowiczem, z Miłoszem, lekcja Hevlinga jest jeszcze czymś innym. Jest nie tylko, państwo mówiliście tutaj o jego dokonaniach literackich i oczywiście zgodzę się, to jest na przykład z prawem Morawcem, że lata 90. to jest okres pewnej nadekspresji twórczej, tak? To znaczy widać ten rodzaj akceptacji, jaka spotkała pisarza na późne lata. Widać, że czuje, że ma czytelników, że będą go czytać, że pisze coraz więcej. Powtarza się w dzienniku, powtarza się w opowiadaniach. Ale to, co ja zapamiętuję, a tak trochę zapamiętuję, no jak dramaturg, który szuka drugiego człowieka też, no oczywiście moje zadanie było o tyle szczególne, że gdzieś na końcu tego takiego procesu poznawania pisarza, jego twórczości, też stanąłem przed zadaniem wykreowania postaci teatralnej, czy postaci, która no, powinna mieć jak największy związek z autorem, o którym rozmawiamy. W związku z tym szukałem właśnie z jednej strony jakichś ludzkich przeżyć, z drugiej strony jakiegoś rodzaju dialogu. W jaki rodzaj dialogu ja również wchodzę z nim, z jego przesłaniem. I dla mnie jakimś takim odkryciem teraz w tym okresie to było kilka jego opowiadań, takich bardzo mistycznych, takich związanych czy z przeżyciami cierpienia, czy z przeżyciami religijnymi. Jeżeli miałbym powiedzieć, że jest pisarz taki, no, taki, jeśli, no, pewnie nie mamy pisarzy takich stricte katolickich jak Boriak w Polsce, tak? Hevling Grudziński też nie w takich kategoriach występował, ale pewnie powiedziałbym, że kimś takim w XX wieku w Polsce był jednak w niektórych opowiadaniach Gustaw Hevling Grudziński. Tak, czuwam pewien rodzaj, to co on często powtarzał za Ignacio Silonem, że jestem komunistą bez kościoła, znaczy jestem komunistą bez partii i moja religia jest bez kościoła, tak? Znaczy czujemy tam ogromne napięcie moralne, czujemy ogromne, jakby bardzo poważny przekaz,
I to we mnie gdzieś bardzo mocno zostało. Zdziwił mnie kiedyś taki zwrot, którego on użył w jednym z wywiadów, że jest pisarzem zła. Oczywiście nie jest pisarzem, który służy złu, ale jest rzeczywiście pisarzem, który, ja bym to może powiedział trochę inaczej, że jest pisarzem cierpienia, jest pisarzem, który koncentruje się na takich momentach jakby pewnych pęknięć, kryzysów i próbuje jakby no, przeprowadzać jakiegoś rodzaju teodyceę, jak ten słynny bohater wierzy, choć nie tylko, w wielu innych opowiadaniach ten temat powraca. I to niewątpliwie jest w jakiś też sposób unikatowe dla mnie, jakieś takie doświadczenie w zetknięciu z polską literaturą, z innymi pisarzami. To rzeczywiście jest jakiś rodzaj ciężaru i klasy literackiej i powagi wypowiedzi. To, co Państwo powtarzaliście na przykład o takim, no, o tym, że się powtarzał, tak? To znaczy dla autora takiego jak ja, który szuka takich palących czy gniotących autora Herlinga Grudzińskiego problemów, to o tyle było, może o tyle mi to ułatwiało na przykład pracę, że wiedziałem, że jak pewne tematy wracają, to one są dla niego ważne. To znaczy trzeba im się przyjrzeć, trzeba zobaczyć, co tam jeszcze, co tam się kryje, dlaczego to jest takie ważne, skoro to wraca, to jest ważne. On zresztą sam się chyba do tego odnosił, mówiąc, że no, pisarz pisze jedną książkę i nie dziwota, że przez całe życie nie dziwota, że te tematy wracają. To jest, nawet traktował to jako rodzaj takiej obrony własnej strategii pisarskiej, prawda, że no, są poważne rzeczy i dla mnie ważne i dlatego wracają, niechaj to nie dziwi. Ja też sobie tak na własny użytek ukułem taką frazę, że to jest taki pisarz, który się wtrąca. No, dzisiaj jest to hasło, jakoś tam funkcjonuje w polskim teatrze, tak? Cytat z Zygmunta Hibnera. I jak czytamy Dziennik pisany nocą, to mamy takie wrażenie, że się wtrąca bardzo często i w bardzo różny sposób. Czasami nawet na granicy, no, niegrzeczny sposób również, tak? No, jest, używa różnych epitetów w stosunku do różnych postaci, które znamy, czy z życia politycznego, czy są to osoby, które czasami też te cięgi pewnie zbierały nie do końca zasłużenie. No, tak jak pamiętam, czytam Dziennik nocny, najpierw narzeka na Balcerowicza, potem jednak okazuje się, że Balcerowicz no, nie jest taki zły i tak dalej, ale cały czas to jest też jakaś scena takiego bycia w takiej, bycia zaangażowanym w bieżące życie polityczne, w komentowanie jakby tego cały czas pozycji właśnie moralisty i autorytetu. Jeśli miałbym, jeśli ja oczywiście, Państwo pewnie wiecie o tym trochę więcej także z prywatnych kontaktów z Herlingiem Grudzińskim i oczywiście ten okres był pewnie burzliwy tych lat 90. w sensie jakiegoś takim towarzyskim, tak? Natomiast odnosiłem wrażenie, że to jest ktoś, kto jeszcze może uchodzić za autorytet, bo pewnie mamy coraz większy problem z powiedzeniem, kto dzisiaj jest autorytetem i nie jest to winą wyłącznie autorytetów, tak? Tylko jakby ta przestrzeń się gdzieś tam relatywizuje, w której uznajemy, że ktoś jest autorytetem. Mając takie doświadczenia, jakie miał i będąc w jakiś sposób, używając tej konradowskiej frazy, wiernym sobie, no, nie tylko starał się być autorytetem, ale wypowiadał się jak autorytet. Jak mówię, nie do końca akceptowałem tego rodzaju postawy, czy przyglądałem się jej z pewną nieufnością. Tak tutaj zrozumiałem, że za Herlingiem Grudzińskim stoi pewien rodzaj bardzo przemyślanego i bardzo sensownego argumentu, który nie da się sprowadzić wyłącznie do gry intelektualnej. I to jest dla mnie też jakaś interesująca lekcja wynikająca ze spotkania z tym pisarzem. Ja może jakby powiedzieć na tej niepomnikowości, to myśmy się trochę skupili w przedstawieniu. Ja może już nie będę opowiadał o tym, dlaczego nie jest pomnikiem, bo troszkę te tematy, które tutaj się pojawiają w Państwa wypowiedziach, myśmy też zwrócili na nie uwagę, ale nie chcę może teraz tego teraz uprzedzać, tego, co się wydarzy o 19.15, więc dziękuję na razie. Profesor Opalski na samym końcu chciał wystąpić, więc teraz ja.
Proszę Państwa, moje spotkanie z hurlingiem właściwie było typowe. Przyszedłem na studia w czasie tych 16 miesięcy Solidarności. Nie miałem pojęcia, kto to jest hurling grudziński. Nie wiedziałem, kto to jest Miłosz, prawda? To tym bardziej hurling grudziński. I to był czas takiego gwałtownego odrabiania wiedzy o tych jakby obszarach literatury emigracyjnej, literatury krajowej, zakazanej, o której nie wiedzieliśmy z różnych względów, propagandowych, cenzuralnych. Przyszedłem na KUL, nie ma żadnej przesady. Wtedy to był jedyny niezależny od państwa uniwersytet, gdzie tacy poloniści, no właściwie legendy polonistyki wykładali, jak profesor Irena Sławińska, zresztą znakomity teatrolog, dalej Czesław Zgorzelski, oboje z Wilna, historycy Jerzy Kłoczowski, Władysław Bartoszewski, historycy sztuki Jacek Woźniakowski, Tadeusz Chrzanowski, Andrzej Ryszkiewicz, prawda, filozofowie, Karol Wojtyła, prawda, czy Tadeusz Styczeń. Więc na zajęciach z analizy literackiej u profesor Paluchowskiej czytaliśmy dziennik pisany nocą i połknąłem bakcyl, prawda? Wpadł mi jakiś podziemne wydanie fragmentów dziennika pisanego nocą z lat 79-80 z najróżniejszymi wątkami, prawda? Między innymi o przedśmiertnym dzienniku Edwarda Stachury, o totalitaryzmach, o Orwellu, o niezgłębionej naturze ludzkiej, o malarstwie, prawda, zwłaszcza o ukochanych włoskich malarzach. I ta różnorodność, która jednocześnie nie robiła wrażenia chaosu, wręcz przeciwnie, te wszystkie zapisy były spojone jakąś taką, jakąś wewnętrzną siłą, prawda, tym czymś, co dopiero jakby nie potrafiłem tego nazwać i po latach nazwał to Konstanty Aleksander Jeleński, prawda, nazwał to jednolitą wrażliwością moralną i estetyczną autora. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Inny świat niewątpliwie tak, jako świadectwo, jako źródło historyczne, a jednocześnie wybitne dzieło literackie, ale jeszcze większe wrażenie, podzielam to, co powiedział profesor Morawiec, opowiadania i te fragmenty dziennika, w których do głosu dochodził nie pisarz walczący, prawda, który dominuje na wielu stronach dziennika, w esejach, w publicystyce, ale człowiek wrażliwy na tajemnice, na tajemniczy wymiar ludzkiego losu. Jak to nazwał słowami Czechowa, poeta nigdy niezgłębionej tajemnicy ludzkiego bólu, w której jest coś boskiego. Gruziński tak w jednym z zapisów to nazwał, a jednocześnie pisząc o Czechowie, jakby sam siebie scharakteryzował. Dziennik Gruzińskiego to jest osobny rozdział, jest z jednej strony tak powściągliwy, gdzie bardzo oszczędnie podaje informacje o sobie samym, o bliskich sobie, jakby dziennik na antypodach Gombrowicza, z taką wyraźną niechęcią do wyznań osobistych. Na mnie największe wrażenie zrobił w tych fragmentach, gdzie nagle odsłaniał się przed czytelnikiem, jakby no, w tym, co jest dla niego, mówiąc po słowami Gombrowicza, tam, gdzie jest najbardziej bolesny, na moment się odsłania i jakby na powrót zasłania, wchodzi w inny rejestr. A więc ten splot pisarza walczącego, człowieka wrażliwego na tajemnice, człowieka porażonego tym, co dane mu było zobaczyć, prawda, no to ten splot niezwykły zrobił na mnie ogromne wrażenie. W którymś miejscu nazwałem go samotnym poszukiwaczem absolutu. Samotnym, bo on właściwie, tak jak Silone powiedział, był chrześcijaninem, może nie tyle bez kościoła, ale
bardzo często krytycznie wypowiadał się o różnych dostojnikach, co nie zmienia faktu, że był zafascynowany Janem Pawłem II, ale też wchodził często jakby w dyskusję czy w polemikę no, z wybitnymi hierarchami, prawda? Znamienny jest tutaj jego cykl listów, które wymieniał z arcybiskupem Życińskim, prawda? Które złożyły się na taką książkę Pięć dialogów. Zupełnie inne punkty widzenia, ale jednocześnie obaj rozmówcy czy korespondenci zachowywali szacunek dla siebie i dla swoich poglądów, prawda? I to pozwalało im szukać jakiejś płaszczyzny porozumienia. Więc tym mnie Hernig jakoś ujął, zachwycił i tak zająłem się jego twórczością, napisałem pracę magisterską w 1985 roku, czyli twórczość, jak gdyby poznanie twórczości autora poprzez jego dzieła poprzedziła kontakt osobisty. To były jeszcze czasy PRL-u, więc w związku z tym nie mogłem mu wysłać książki swojej pracy magisterskiej i tutaj ona była jakoś przemycona dzięki dyrektorowi Paluchowskiemu, który był dyrektorem Biblioteki Kulowskiej i zgromadził niebywały, ogromny księgozbiór emigracyjny. Wtedy w latach 70. i 80. no to chyba jeden z największych w Polsce i poza Polską. To dzięki niemu jakoś ta przesyłka została przemycona, dotarła do Grudzińskiego, on już o mnie wiedział. I gdy w 87 roku, w styczniu pojechałem do Neapolu, do Rzymu, to wtedy miałem okazję spotkać się z Grudzińskim. Tutaj muszę jeszcze dodać jedną rzecz, że mój profesor, promotor, profesor Sawicki, któregoś razu zapytał mnie, czy myślałem w ogóle o tym, żeby spróbować wydać teksty Herlinga. Ja wiedziałem, że Znak próbuje, profesor Woźniakowski próbuje bez skutku od 80 roku, czy od 81 wydać Skrzydła Ołtarza i inne opowiadania i za każdym razem Wydział Kultury KC odpowiadał absolutnie nie, zdrajców chcecie wydawać. Dominikanie w drodze, poznańscy dominikanie, którzy wydawali miesięcznik i mieli swoje wydawnictwo i zwłaszcza nieodżałowany ojciec Marcin Babraj, polonista, człowiek o wielkiej kulturze, zresztą zaprzyjaźniony z Iłakowiczówną, z Jastrunem, z Brandstetterem, przyjął pomysł entuzjastycznie. Ja jechałem do Rzymu, umówiliśmy się, że spróbuję z autorem to wszystko ustalić. No i tak wyszło, prawda? Pojechałem do Rzymu, mój dobrodziej Stanisław August Morawski zadzwonił do Grudzińskiego i powiedział, jest tu taki doktorant z Lublina, który pisze o panu pracę, czy pan ma ochotę się z nim spotkać? Podobno, tutaj cytuję, podobno Herlin Grudziński tylko mruknął, mam dla niego półtorej godziny, co on tu będzie robił? Morawski na to poradzi sobie, no i tak pojechałem, półtorej godziny zamieniło się na 3 dni, nie chciał mnie wypuścić. Potem jeszcze na koniec stypendium znowu przyjechałem na kilka dni. No i zaczęła się moja wielka przygoda edytorska. Namaścił mnie na swojego kuratora, tak to nazywał, kurator moich dzieł w Polsce. I w 88 roku wyszła pierwsza książeczka, Wieża i inne opowiadania. Tu też warto dodać, Herling bardzo chciał, żeby pierwsze ukazały się w kraju opowiadania. Nie wybór z dziennika, nie jakaś nie eseistyka, tylko właśnie zależało mu, żeby to były opowiadania i jak to sam określał, ma nadzieję, że będzie w nich usłyszany nowy ton, który, tak mi się wydaje, zawarłem w swoich utworach. I tak się rzeczywiście stało. Książka bardzo dobrze przyjęta, potem wyszły kolejne wznowienia, jako opowiadania zebrane i tak już poszło, prawda? Inny świat w ogromnym, jak na niego niebywałym nakładzie, 150 tysięcy egzemplarzy w wydawnictwie Czytelnik. 3,5 godziny zamieniło się na kilkanaście lat intensywnej pracy edytorskiej.
I dodam, że poznałem Gustawa Herlinga Grudzińskiego, niezwykłego, to znaczy przyjacielskiego, znakomitego rozmówcę, świetnego gawędziarza, ale też no właśnie rozmówcę również na takie tematy bardzo istotne. Znakomitego przewodnika po Neapolu, ale jednocześnie doświadczyłem też innej strony. Grudziński bardzo był troskliwy wobec swoich gości. Ci, którzy mieszkali u niego, no to mieli ciężko, ze względu na to, że mieszkał w willi, w której był na piętrze konsulat niemiecki. Widział na co dzień rozmaite dramaty życiowe, obrabowane osoby, okradzione kobiety. Jego goście, którzy u niego bywali, Stanisław Stomma, czy na przykład Irena Morawska, dziennikarka, no to przy nim zostali okradzeni. Pani Lidia, która, jego żona, kiedyś wychodziła na spacer, taki złodziej na skuterze, dwójka, no jeden wyrwał jej torbę, więc on natychmiast tą troskliwość przenosił na swoich gości, no ale tacy goście mieli podgórkę, prawda, nie mogli sobie pójść pozwiedzać Neapolu, bo był przekonany, że za chwilę oni wszyscy zostaną okradzeni, pozostaną bez środków do życia, nie będą mogli w ogóle tam wrócić, więc i jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. To, że wydałem 23 książki Grudzińskiego, to był ciężki kawałek chleba, z tego względu, że Gustaw Herling Grudziński nie przyjmował, z trudem przyjmował jakiekolwiek sugestie czy dociekliwe pytania, prawda? Znaczy traktowałem swoją rolę jako dociekliwego czytelnika i gdy jakieś rzeczy, jakieś sformułowania były dla mnie czy dla redaktorki z czytelnika pani Marii Mireckiej były dla nas albo niezrozumiałe, albo wieloznaczne, no to go dopytywaliśmy, czy dociskaliśmy. To potrafił z furią reagować. Zdzisławie, po raz ostatni zgadzam się na twoje sugestie dotyczące jakiejś tam zmiany. Już nie mówiąc o przecinkach, prawda? Był tak uczulony na jakiekolwiek przecinki. Zrozum, że moja proza ma swój rytm i nie zgodzę się na jakieś kretyńskie dostawianie przecinków, ale w końcu przyznawał najczęściej rację. Reagował bardzo często wybuchowo, no bo był człowiekiem pełnym temperamentu, prawda? Najtrudniejsze moje dwa doświadczenia z Grudzińskim to jest to związane z odejściem jego od kultury. Kiedy przyjechał w 1997 roku, to odbierałem go razem z przyjaciółmi z lotniska i jechaliśmy do Lublina. I powiedziałem wprost, że Gustawie, bo byliśmy na ty, Gustaw Herling sam jakby narzucił taką relację między nami. Gustawie, ja nie mam ochoty wybierać między tobą a Giedroyciem. Uważam, jesteście wybitni, każdy pod różnym względem ja nie przyjmuję czegoś takiego. No ale to chyba nie było dobre wyznanie, ponieważ już nasze stosunki się troszkę ochłodziły i zwłaszcza w 1988 roku, kiedy wydałem taką książkę grubą Studia o Herlingu Grudzińskim, w biogramie napisałem, to znaczy dostałem list od Gustawa. Zdzisławie, dziękuję ci za książkę, świetnie opracowana, tak jak tylko ty potrafisz. Jest jedno ale. W biogramie napisałeś, pochodził z rodziny polskiej, pochodził z rodziny żydowskiej. Powinieneś być napisać, pochodził z rodziny polskiej, pochodzenia żydowskiego, o bardzo mocnych tradycjach patriotycznych. Żadnych tłumaczeń nie przyjmuję. Nie zdawałem sobie sprawy, że taki będzie, że takie mogą być konsekwencje tej. To było trochę lekkomyślne z mojej strony, ale zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego. No i mimo, że do 2002 roku byłem dalej kuratorem jego dzieł, to już nasze relacje były o wiele bardziej trudne, prawda, skomplikowane. Nie zmienia to faktu,
że jest to dla mnie, no, spotkanie z Herlingiem, człowiekiem, spotkanie z autorem, z dziełami jego, jest największą przygodą intelektualną w moim życiu. Zostawiłem siebie na koniec, bo z wielką uwagą słucham znawców twórczości Herlinga Grudzińskiego, co mają do powiedzenia. Bo ja nie jestem znawcą Herlinga Grudzińskiego twórczości, chociaż wiele jego tekstów czytałem jeszcze przed wydaniem. Ja strasznie nie lubię się grzebać w przeszłości, a to jest jednak 40 lat od czasu, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Neapolu i spotkałem się z Gustawem. Najpierw mnie zaczęła dręczyć pani dyrektor, tutaj obecna, żebym przyjechał, odmówiłem. Potem zaczął mnie dręczyć Dzichu i tu była gorsza sytuacja, ponieważ ja Kudelskiego okropnie lubię i cenię. I w związku z tym, no jakoś tamtego. Sytuacja jest też niezręczna, bo reżyser dzisiejszego przedstawienia jest moim studentem. Protestuję przeciwko nazywaniu mnie teatrologiem. Jak szedłem na studia z miłości do profesora Kazimierza Wyki, ponieważ przeczytałem jakąś książkę Wyki i się zachwyciłem, to nie było żadnej idiotycznej teatrologii wtedy nigdzie, na szczęście moim zdaniem. A to, że potem się zajmowałem teatrem, bo to wiecie państwo, ten życiorys tak krąży w internecie i to jest okropnie śmieszne, bo jest tak, teatrolog, muzykolog i kierownik literacki Teatru Ewy Demarczyk. No to jest głupie, no. Wszystko prawda niby, ale... Otóż przyjechałem w 1980 roku do Neapolu, żeby tam na takiej dziwnej uczelni na uniwersytecie uczyć kultury polskiej i języka polskiego. No i zaopatrzony w listy Błońskiego, Wyki, Mrożka i tak dalej, zadzwoniłem do Herlinga, który powiedział, no niech pan przyjdzie na spotkanie. Przyszedłem na spotkanie, zaświecił mi lampę prosto w oczy. Spotkanie było bardzo krótkie i bardzo nieprzyjemne, ja się okropnie obraziłem. Ale widocznie wyczuł, że coś, wiecie, właśnie mówiłem przed chwilą do pana Radka. To jest bardzo dziwne takie przyjaźnie w moim życiu, ponieważ wydawałoby się, że ktoś taki jak Herling Grudziński żadną metodą nie obdarzy mnie swoją przyjaźnią, no bo to jest różnica charakteru. No w każdym razie zadzwonił, umówiliśmy się na kawę. No i tak się zaczęło. Kilka dni później było trzęsienie ziemi w Neapolu, to wielkie w 80 roku, które przeżyłem. Gustaw się już bardzo wtedy zaczął mną opiekować. Zaproponował mi pisanie do kultury paryskiej, ale nie pod własnym nazwiskiem i bardzo o to dbał. I zaczęły się, jak ja to nazwałem, obiady czwartkowe, to znaczy co czwartek przychodziłem tam na obiady, które opisywałem później, dużo pisałem wtedy, opisywałem kuchnię pani Lidii Krocze Herling-Grudzińskiej, która nic nie umiała ugotować. I ta kuchnia się składała z mojej ukochanej prosciutto crudo i z prosciutto crudo z figami albo coś. Ja to opisywałem, Gustaw to uwielbiał, bo się tak strasznie cieszył, że opisuje tę kuchnię Lidii. I myślę też, że ja sobie porobiłem takie różne notatki. Notatki, tutaj jest, strasznie tego nie lubię. 40 lat sobie przypominać przez panią dyrektor i przez tego Zdzicha, to jest okropnie. I zacząłem Martę uczyć polskiego, bo Gustaw rzeczywiście nie miał ani cierpliwości, a też myślę to, co pani mówiła, że przez to, że Benedetto urodził się głuchoniemy, on nie chciał robić jakiejś takiej różnicy między tymi dziećmi i to była bardzo skomplikowana sytuacja. No w każdym razie jakieś takie pierwsze lekcje polskiego Marty, to właśnie ja robiłem na Via Crispi. Nie zdawałem sobie zresztą do końca sprawy, jakie to wszystko dla mnie było niebezpieczne, dlatego że ja do dziś nie lubię, znaczy nie lubię, no w ogóle nienawidzę lotniska w Krakowie, bo za każdym razem, kiedy wracałem z Neapolu,
miałem rewizję osobistą. Siedziałem po 20-30 godzin na lotnisku. Mogłem przywieźć kilo złota, gdybym miał, ale rozkręcali mi wszystkie długopisy, sprawdzali każdą kartkę papieru i zawsze było pytanie, co słychać u pana Gustawa. To, co Zdzichu mówił o tej opiece Gustawa nad, jak ja z moją rodziną przyjeżdżałem do Neapolu, rzeczywiście się tam jest strasznie opiekował. I to po neapolitańsku, to zrywanie tych koli z kobiet i tak dalej, pierścionków, wyrywanie, nazywa się szybko. I pani Lidia to nie całkiem było tak z tą torebką. To jest o wiele lepsza historia. Mianowicie niedaleko Piazza Amadeo, gdzie jest stacja metra. Ja nie lubię słodyczy. Ale tam jest cukiernia, gdzie robią wszystkie czekoladki ręcznie i każda jest inna. I dostałem kiedyś w prezencie kilo takich czekoladek i zeżarłem całe kilo i strasznie się rozchorowałem. Ale były pyszne. I otóż pani Lidia wychodziła właśnie tam na tym Piazza Amadeo i jechał jakiś taki na skuterze, bo to na ogół na skuterach jeżdżą, teraz na motorach. I wyrwał jej torebkę. I ona mówi, oddaj mi przynajmniej klucze od mieszkania. A on stanął, ukłonił się, powiedział, pani krocze, dla pani wszystko. Oddał klucze, zabrał resztę i pojechał. A dlatego o tym mówię, ponieważ Lidia Krocze, ja ją nazywałem jasnym słońcem na polu. Po prostu była jedną z najmądrzejszych, najprzyjemniejszych, najbardziej sympatycznych osób, jakie w życiu poznałem. I myślę, że dlatego też to małżeństwo tak się utrzymywało, bo Gustaw nie był człowiekiem łatwym do współżycia. Jesteśmy na festiwalu teatralnym. W związku z tym Gustawowi strasznie brakowało teatru polskiego. Strasznie mu tego brakowało. Miał swojego ukochanego pisarza neapolitańskiego, Eduardo de Filippo, który w Polsce czasem jest grany, ale właściwie jest nie do przetłumaczenia z powodu dialektu neapolitańskiego. I odwrotnie, Eduardo de Filippo przetłumaczył całego Szekspira na neapolitański, żeby oni mogli słuchać Szekspira. Jest taka sztuka Boże Narodzenie w domu Kupiello, którą Gustaw oglądał nie wiem ile razy. Zaczyna się od tego, to jest nie do zrobienia w Polsce oczywiście, jak parzą kawę. W domu Grudzińskich, Zdzichu, jak pamiętasz, był stary imbryk do kawy, nie taki jak teraz są, tylko prawdziwy neapolitański imbryk, których już nie ma. I ta pierwsza scena tego Eduardo de Filippo, jak parzą tę kawę, Gustaw to uwielbiał i okropnie się śmiał. Potem, żebyście państwo wiedzieli, ja strasznie, bo być, przepraszam, że się jąkam, ale za szybko myślę. Być może przez tyle lat ta przyjaźń się utrzymywała, że jak się nadymał i zaczynał filozofować, jak ja to nazywałem i tak dalej, to ja zaczynałem się okropnie śmiać. I on to okropnie lubił. Bo wszyscy zaraz, Gustaw Herling Grudziński, ja mówię, halo, chwilkę. No i darowywał mi rzeczy właściwie nie do przejścia, bo z powodów oczywistych nienawidził Jana Korta, którego ja uwielbiam. Miałem szczęście w życiu, że spotkałem tyle fantastycznych osób, którzy właśnie obdarzali mnie swoją przyjaźnią. I telewizja kręciła u mnie film i ja postanowiłem, że w tym filmie wystąpi Jan Kot, który będzie mówił o mnie i Herling Grudziński. I to się udało. Ale potem, jakiś czas potem, jakiś wywiad z Kotem się ukazał, że pamiętam. W okazie Kot powiedział, że miał romans z komunizmem, czy coś takiego. I Gustaw mi tego nie darował. Jak przyjechałem do Neapolu, mówi, tak, ten twój Kot miał romans z komunizmem, to czemu nie zerżą Stalina? I takie różne rzeczy mi przychodzą do głowy. Uwielbiałem, jak chodził ze mną po muzeach. Ponieważ on, na przykład byliśmy 3 czy 4 razy w Muzeum Capodimonte i on stawał przed swoimi ukochanymi obrazami i gadał godzinami.
między innymi przed ukrzyżowaniem Mazacia, do tej pory mam reprodukcję na ścianie, on ten obraz uwielbiał. I to było fantastyczne, ile on o tych obrazach potrafił opowiadać. Teatr. Przywiozłem, jeszcze były kasety VHS wtedy, przywiozłem Wyzwolenie w reżyserii Świnackiego i pojechaliśmy do takiego miasteczka małego Formia między Rzymem a Neapolem, do mojej przyjaciółki Ani Karubo i oglądaliśmy to Wyzwolenie Świnackiego. On co 10 minut płakał, oglądając to arcydzieło. No i tak żeśmy się upili potem, nie ukrywam wcale, że ten Świnarski został w mojej pamięci jako, no, duży kac. Ale też kochał muzykę, o czym się mało mówi. Jest taki targ w Neapolu, obok Piazza Garibaldi, gdzie można bardzo tanio kupić płyty. To była część Neapolu, której Gustaw nie znał z kolei i odkrywał dzięki mnie, bo ja te płyty kupowałem za grosze, głównie kradzione. I przynosiłem mu w prezencie. Staliśmy raz w kolejce, bo się upadł, że pójdziemy na koncert Zimmermana. Ja Zimmermana znam, chciałem załatwić bilety. Nie chciał, jak każdy, miał takie fioły, jak każdy stanąć w kolejce po prostu za biletami do San Carlo i czekać, aż będą te bilety. Ostaliśmy w kolejce w deszczu 3 godziny, biletów nie było, bośmy je dostali, na koncert żeśmy nie poszli, no i tyle. I jeszcze jedna, znaczy dwie historie o tym niebezpieczeństwie, bo to, co już Państwo tutaj mówili, to nie było wcale takie proste, bo nie dość, że ten konsulat zachodnio-niemiecki, no to jeszcze ten Herling. Pani Lidia jakoś to wszystko naprawdę łagodziła, te napięcia, naprawdę była cudowną osobą. Ale jak to było niebezpieczne, bez nazwisk już tym razem, jeden z pracowników Biblioteki Polskiej w Rzymie zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co, marzę o tym, żeby się spotkać z Herlingiem. Ja mówię, no to przyjedź. Ja się zapytam Gustawa, czy cię przyjmie. Gustaw powiedział, proszę bardzo. No i teraz ja odbieram z metra tego człowieka na Piazza Amadeo i widzę, on tak jakiś nerwowy. Ja mówię, no wiesz, ja się właściwie to się boję, no bo wiesz, nie dość, że Herling, to jeszcze konsulat zachodnio-niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no ale to nie chodźmy, no po prostu jak się boisz. A nie, nie, no to tak nie wypada. I to jest 500 metrów mniej więcej od metra do domu Herlinga, no ale tam jest kilka barów po drodze. On wstępował do każdego baru, wypijał setę. Jak żeśmy doszli do domu, to już był kompletnie pijany. I jak Gustaw otworzył drzwi, to ten się wywalił na niego. A najlepsze jest to, że później napisał książkę Moje spotkania z Herlingiem Grudzińskim. No i jeszcze jak jesteśmy przy teatrze, o czym też mało wiadomo. Mianowicie piwnica pod Baranami kiedyś przemyciła z Londynu obrazy Krystyny, pierwszej żony Herlinga Grudzińskiego i była wystawa u Tadzia Nyczka w takiej galerii na Aktoriańskiej, nazywała się Inny Świat, ta galeria. I Łomnicki wtedy, Tadeusz Łomnicki, reżyserował w Starym Teatrze pierwszy przekład Barańczaka, czyli Dwóch Panów z Werony. Ja woziłem zresztą listy, bo nie można było z Barańczakiem też, przecież Barańczak był skreślony w ogóle z listy, że tak powiem, nazwisk, które się noszą w Polsce. Woziłem listy do Barańczaka, Łomnickiego prosił o ten przekład i tak dalej, i tak dalej. I poprosiłem Łomnickiego, żeby przeczytał, też nie zdawałem sobie sprawy, co robię, żeby przeczytał fragmenty dziennika pisanego nocą, jak żeśmy zrobili tę wystawę tych obrazów Krystyny Herling-Grudzińskiej. I Tadeusz czytał te fragmenty dziennika, no i mieliśmy poważne problemy z ubecją i z milicją i tak dalej. Ale opowiadam dlatego, że Gustaw był
bardzo się tym przejął. Jak pierwszy raz przyjechał do Polski, to poszliśmy do tej galerii Nyczka, Inny Świat. A w międzyczasie Łomnicki pojechał na występy do Australii z którymś z tych swoich monodramów i spotkał go całkowity bojkot Polonii australijskiej. Ja wtedy zadzwoniłem do Gustawa i Gustaw się odwdzięczył, dlatego że przez kulturę do Australii, że jednak to jest wielki aktor, że trzeba zapomnieć o tym Kacei, o tym wszystkim. I zaczęli ludzie z powrotem przychodzić. On był bardzo trudny w przyjaźni, ale jeżeli kogoś obdarzył przyjaźnią, był bardzo konsekwentny. Uważam go za jednego z największych pisarzy, nie tylko polskich. To teraz do powiedzenia. Tak. Może nie tyle kłócić. Może krótko, czy każdy. Pytanie. Znaczy, ja jestem ciekaw do pana pytania, do tego spektaklu. Nie, nie. Do autora dramatu, bo zastanawiało mnie, kiedy dowiedziałem się, że taki spektakl jest przygotowywany, jak można z takiej materii zrobić spektakl. Znaczy ze wszystkiego oczywiście można, ale z tej biografii, która jest ujawniona dzięki Zdzisławowi Kudelskiemu, oczywiście obóz sowiecki, więzienia i tak dalej, tam jest ten materiał, natomiast potem to już jest taka biografia właśnie intelektualisty i z tego dramatu, bym powiedział, historycznego, to wszystko zamienia się, ja tak zawsze przypuszczałem, że być może w dramat rodzinny, ale to przesadziłbym. Chodzi mi o to, że Herling Grudziński, którego widziałem tylko w Łodzi, kiedy on tutaj przyjechał i tyle tylko, jakiś list od niego otrzymałem, wydawał mi się człowiekiem właśnie ciężkim po życiu. Tutaj rzeczywiście z tą przyjaźnią, o czym pan profesor wspomniał, pewnie bywało różnie, skoro z Giedroyciem potrafił się poważnie poróżnić. Prawda, ostatecznie, no po kilkudziesięciu latach współpracy, przyjaźni, byciu na ty z Giedroyciem, co tylko nielicznym, prawda, Polakom się udało. I to jest właśnie taka refleksja, pytanie, na które właśnie nie oczekuję odpowiedzi, bo to spektakl ujawnił. Co można z tej biografii zrobić? Na ile ona jest teatralna, tak bym powiedział. Czy to, bo Herling, jak wiadomo, tym teatrem był zafascynowany, napisał też opowiadanie teatralne, prawda, którego nie znoszę szczerze. Uważam, że jest to utwór zupełnie nieudany, coś, co miało być powieścią jakąś. Biała noc miłości, tak? Tak, tak. I tak sobie myślę, że panu na pewno lepiej się udało, że to musi być. Po prostu chodzi mi o tę materię tematyczną, to tak się tak nazywa w poetyce, na ile ona jest podatna na wykreowanie jakiegoś dramatu. Pomyślałem sobie oczywiście, że musi pan wiedzieć coś, czego ja nie wiem, jako czytelnik Herlinga, czy ktoś, kto nie zaglądał nigdy do archiwów, żeby, jeżeli chce się oczywiście ten dramat uczynić takim jakimś zarysem biografii. Więc to mnie interesuje, to taka refleksja, która pojawiła się tutaj, kiedy państwa słuchałem. Druga rzecz dotyczy Herlinga jako znawcy malarstwa. Otóż zawsze mi się wydawało, że Herling nie był znawcą malarstwa wybitnym. Był pasjonatem, był amatorem w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Pewnie to samo dotyczy muzyki, chociaż tam mniej znacznie uwagi temu poświęcono. Ja nie wiem oczywiście, jak jest, ale irytowało mnie u Herlinga zawsze dyskredytowanie przez niego wybitnych znawców malarstwa, tak jak irytowało mnie, nie dlatego, że jestem polonistą, dyskredytowanie tak zwanych polonistycznych dłubaczy.
Myślałem sobie, że no niestety tylko te 2 lata studiów nie udało mu się polonistyki skończyć, czyli być polonistycznym dłubaczem i wtedy by się tym polonistom tak być może nie dostawało. Ale bywały takie, znaczy krótko mówiąc, miewałem czasami wrażenie, może się mylę, jeżeli chodzi o malarstwo, że Helling trochę tanim kosztem próbował się tutaj zaautoprezentować jako wybitny znawca malarstwa. On oczywiście to była gdzieś tam, było w nim takie dalekie echo jego niechęci do formalizmu rosyjskiego. Jeszcze podczas studiów on polemizował z nim na to właśnie, co dla mnie jest oczywiście istotne, kiedy analizuje się utwór literacki, to walorów formalnych nie możemy, bo jego to nie interesowało. On od razu przechodził do tej warstwy przedstawienia, warstwy ideowej, no i tam odkrywał takie rzeczy, chyba jemu się tylko wydawało, których nikt nie jest w stanie oprócz niego przeniknąć, dostrzec tej głębi, prawda, jakiegoś malarza. I to wydawało mi się zawsze grubymi nićmi szyte, więc to jest może pytanie też do ciebie, jako znawczyni malarstwa i tego aspektu twórczości Herlinga. No właśnie, jaki był ten Herling Grudziński jako znawca czy tylko amator malarstwa? To takie. Ja może spróbuję odpowiedzieć, nie do końca odpowiadając, bo rzeczywiście no tak, ja nie lepiej zostawić, że lepiej tę tajemnicę zostawić spektaklowi, ale ja sobie bardzo podobne pytania zadawałem na początku pracy, bo jak się nawet śledzi biografię Herlinga, to ma się wrażenie, że trudne dzieciństwo, no śmierć matki, tak, potem zaczyna się okres jakiegoś szczęścia w Warszawie, wojna, łagier, no jeszcze mamy życie z Krystyną Monachium i tak naprawdę przyjazd do Neapolu i zaczyna się życie kontemplatywne, prawda? To znaczy życie po traumie, można by powiedzieć. I dla mnie no, takim odkryciem było właśnie owo Ferragosto, czyli taki rodzaj, no, jak słusznie chyba zauważyła Ewa Bieńkowska, to Ferragosto się nieprzypadkowo pojawia właściwie niemal każdego roku w dzienniku. Jest wspomnieniem tej próby, na szczęście nieudanej, czy takiej nawet nie próby samobójczej, bo to też jest bardzo ciekawe, jak się odsłania Herling Grudziński. Czytamy w roku 72, o ile pamiętam, w lipcu, taką oto notatkę, że przed wielu laty zdarzyło mi się spędzić pewną trudny dzień w hoteliku w Rzymie, gdzie no, nie mogłem znieść tego dnia, nie mogłem znieść upału. Stanąłem przy oknie i w pewnym momencie zobaczyłem, że mam aż białe dłonie, tak silnie je zaciskam na klamkach. Więc mamy wspomnienie czegoś, co się zdarzyło przed wielu laty w Rzymie. Dzieje się to w roku 72. Potem, no potem, 20 kilka lat później, Włodzimierz Bolecki rozmawia z Herlingiem Grudzińskim. Herling Grudziński mówi, że zawarłem tam opis mojej, byłem bliski popełnienia samobójstwa. I to jest, gdzieś tam był opis tej sceny. Ale gdzie, w którym momencie? Ja tego nie zauważyłem. No tam jak zaciskam te dłonie i tak widzę, że aż mam białą skórę. I to się dzieje jakby, to się dzieje w takich, on tak uchyla drzwi na chwilę, prawda? Dzieje się to tak co 20 lat, co 10, tak jak z tymi opowiadaniami, w których się też odsłania w latach 90. Ewa Bieńkowska powiedziała coś takiego, bo tego jeszcze nie dokończyłem, że to Ferragosto, to spacerowanie po pustym mieście Ferragosto jest tak naprawdę wspominaniem tego momentu przesilenia, kiedy, mówiąc kolokwialnie, o mało ze sobą nie skończyłem. Może coś w tym jest. On sam pisał, że Ewa Bieńkowska dotknęła go w paru miejscach, czy odsłoniła go w paru miejscach. Jeszcze przecież zaczęła pisać te swoje eseje o Herlingu jeszcze za jego życia. No więc tak trochę odpowiadając i trochę nie odpowiadając, żeby już zostawić tę wypowiedź spektaklowi. No tak, to Ferragosto jest takim momentem, w którym się te wszystkie czasy, te miejsca się mogą spotkać. Jest rodzaj pewnego przesilenia życia poza czasem, a zresztą kilkakrotnie nawiązuje do takich trudnych doświadczeń, w których ma wrażenie, że czas się zatrzymał albo on znalazł się poza czasem. Właśnie jednym z tych momentów jest ten dzień w hotelu w Rzymie. To znaczy, innymi słowy, gdybyśmy mieli podążać linearnie, to rzeczywiście był pewien kłopot, no bo jak tutaj blisko 40-letnie, no 45 lat życia bardzo kontemplatywnego, życia intelektualisty, w którym wszystko dzieje się z dużą regularnością, tak, jadę na miesiąc do Paryża, potem wracam, potem pracuję praktycznie przez pierwszy okres, nie wychodzę z domu, spotykam się z przyjaciółmi. Oczywiście
dla panów czy dla pana Żuka Opalskiego, to nie jest abstrakcja. Pan znał Gustawa Herlinga Grudzińskiego, ale kiedy się zaznajamiam jakby z człowiekiem przez takie fakty, to rzeczywiście wydaje się to być co najmniej mało atrakcyjne. Natomiast mnie się wydaje, że tak jak on sam powiedział, że Łagier zrobił z niego pisarza, tak samo można powiedzieć, że te traumy cały czas z nim żyły i one go jakby stawiały go cały czas wobec... Mnie zaskoczyło takie zdanie Kota Jeleńskiego, że nihilizm jest bliżej Herlinga, niż nam się zdaje, to znaczy on się zmaga z tym nihilizmem, zmaga się z tą pustką, zmaga się z tym piekłem, tak? Z tą nicością, z tym nihilizmem, który powoduje, że człowiek zabija człowieka, że są łagry, że jest Holokaust i tak dalej. To znaczy, to są takie pytania, które rzeczywiście są takimi przeklętymi problemami, ale one się też materializują poprzez wspomnienia, poprzez traumy, poprzez przeżycia. Tak sobie wyobrażam, w tym konkretnym, jednostkowym przeżyciu. Dlatego Ferragosto, dlatego jest taka dzień pełen przesileń, dzień, w którym nawiedzają koszmary, tak, czy nawiedzają wspomnienia. Ja o to pana zapytałem, dlatego że z tego, co wiemy, to, co jest wydrukowane, to rzeczywiście są takie szczeliny w biografii Herlinga, one są najciekawsze, czyli to jest kwestia przed jego relacji z ojcem. To w późnych opowiadaniach gdzieś zaczyna wychodzić. To taka była dosyć niezdrowa relacja, prawda? W pewnym momencie... Dobrze pan to ujął. Coś ujawnia. Druga rzecz jest taka, która dla mnie, ponieważ zajmowałem literaturą dotyczącą niemieckich obozów, no, my wiemy, jak to się stało, że Borowski przeżył Auschwitz. Są relacje. Są ludzie, którzy go widzieli w Auschwitz, pamiętają go, pomogli mu i tak dalej. Natomiast ja nie znam... Nie wiem nic na temat pobytu, znaczy oprócz tego, co pisze sam Herling. Jak, co tam się działo, jak on się, oczywiście ta głodówka i tak dalej, za którą normalnie Sowieci likwidowali takich więźniów, którzy się buntowali. Więc tego aspektu nie znam. Ja, być może są już jakieś teksty. Ale ja sobie też bardzo podobne pytania zadawałem, bo też miałem poczucie, że Inny świat, jakkolwiek jest wspaniałą, arcydzielną książką, się zgodzę, ale jest takim... reportażem trochę bez głównego bohatera. Otóż prawda? To jest ta kwestia, się tam buntujemy. Wiemy dobrze, że on krótko był oczywiście w tym łagrze, ale nie trzeba było być długo, żeby złamać człowieka. To było pro, to nie ma co. Zresztą on, kiedy mówi o swoim pobycie w więzieniu, mówi, no nie zachowywałem się przyzwoicie. I to jest oczywiście taki dyskretny ślad, ale no, czy to są takie zawęźlenia, powiedzmy, czy dramaturgiczne, czy takie miejsca, w których dramatyzuje się ta biografia, dlatego że, powiedzmy, pisarz może z tego uczynić ciekawą, na takim poziomie symbolicznym, jaki, powiedzmy, pojawia się w samych opowiadaniach Herlinga, czyli generalnie tam nie ma dopowiedzeń. Herling operuje sugestiami, to jest główna taka podstawowa jego technika. On nigdy niczego nie ocenia jednoznacznie, nie potępia, powiedzmy. Jeżeli gdzieś tam jakieś ślady nadziei są, to one są bardzo dyskretne, właśnie na poziomie symbolicznym. Mimo, że odżegnuje się od podstawy nihilistycznej ala Borowski, prawda? Znaczy tak, tak. No, tam, prawda? W gruncie rzeczy też nie widzimy takiego... Znaczy, przepraszam, że przypomniała mi się scena, odpytając trochę, jakby kontynuując pańską myśl. Jest scena gwałtu w Innym świecie. Ośmiu urków gwałci Marusię. I ona jest dosyć, bym powiedział, właśnie zimno pokazywana. Przypomniała mi się scena... gwałtu u Marka Edelmana z getta, tak, i nie, z tego reportażu getta, i tam Edelman opisuje tę scenę gwałtu poprzez bezradność świadków, tak, że to było piekielne, po prostu nie móc nic zrobić i nic nie zrobiliśmy, tak. Nie ma takich refleksji w Innym świecie, to znaczy nie mówię, że tego główny bohater nie czuł, bo pewnie czuł, ale nie jest ten świat opisywany w ten sposób i tu się z panem zgodzę, że jest ten główny bohater gdzieś schowany i też sobie zadajemy pytania, w jaki sposób funkcjonował, w jaki sposób to, jakby to powiedzieć, rozumiem, że to były najboleśniejsze miejsca i biograficznie ma prawo tak to opisywać, żeby było jasne, nie mam z tym, nie mam co do tego wątpliwości, natomiast kiedy rzeczywiście próbujemy podążać za pisarzem, to trochę się tutaj gubimy, bo go trochę nie widzimy w tej rzeczywistości, prawda? To jest tak, jak Borowski Kossak stawiał zarzut, no niech pani opisze, jak to było, co sprawiło, że pani przeżyła, jak się pani zachowywała, czy imkolwiek, i tak dalej, i tak dalej. U Herlinga moglibyśmy oczywiście zadawać, można powiedzieć tak jak pan, bo on nie musi oczywiście
wszystkiego wyjaśniać, że może przyjmować taką postawę jak w dzienniku pisanym nocą. Sobie siedzę gdzieś tam w rogu. To może być postawa literacka. Tak, albo po prostu opisuję to, co widzę i na tym właściwie rzecz się kończy. Znaczy to w innym świecie się kończy trochę inaczej, bo on potem z zewnątrz opisuje ten świat i w tej mierze polemizuje z Borowskim, który próbuje pokazać niemiecki obóz jako świat w pigułce, prawda? Dla Herlinga łagier nie jest światem w pigułce, jest światem innym, chorobliwym w zasadzie. Więc. Ale to jest taka rzecz, która zawsze mnie, kiedy czytam Inny świat, nurtuje, tak jak być może kiedyś właśnie czytelników dziennika pisanego nocą, kiedy nie bardzo wiadomo było, jeżeli oczywiście tutaj pojawiały się w Polsce te kolejne tomy, kto to jest ten Herling Grudziński i z tego jego dziennika niewiele wynikało. No, ktoś pisze, ale jest jakoś mało go w samym tekście. Więc to ta perspektywa jest konsekwentna, jak widać w całej jego twórczości. Na pewno ten wydany w roku 2018 dziennik 57-58, który pan Zdzisław Kudelski podzielił się, no tak jeśli mogę zdradzić, podzielił się taką refleksją, że może nie powinien być wydany. No, dla mnie na przykład on był cennym. Mówimy o literaturze, tak, ale dla mnie był takim cennym świadectwem dostępu w ogóle do świata emocjonalnego autora. Oczywiście to są momenty jakieś trudne, emocjonalnie, chwile rozpaczy, które są zapisane nie w formie literatury, tylko w formie, no, tam są po prostu litery, które nie są ułożone, tak, tylko jest jakiś rodzaj śladu stanu duchowego. Jest rodzaj pewnego obnażenia, który nie jest kreacją literacką dla innych. Oczywiście, no, pewnie tak zwykle jest, ale rzeczywiście Gustaw Herling Grudziński był pisarzem, mam wrażenie, bardzo schowanym jednak za swoją literaturą, tak, to nie prowadził dziennika a la Gombrowicz, tak, czy ja i tak dalej, tylko chociaż tego bohatera jest tam dużo, wbrew pozorom, ale on jest schowany może za, znaczy nie zwierza się, o, może tak, nie zwierza się z takich. Dwa zdania dosłownie. Po pierwsze, nie kłamie, że ten dziennik ostatni jest ocenzurowany przez Martę, prawda? Czy poszedł in extenso? Chyba nie. No właśnie. No więc tak, tak. A po drugie, no wiecie Państwo, to nie jest tak, że ja uważam Herlinga Grudzińskiego za jakiegoś wybitnego znawcę malarstwa czy coś tam, tylko takie to wspomnienie, które rzuciłem, bo to było zachwycające, kiedy stoimy w tym Capodimonte przed tym ukrzyżowaniem i on naprawdę bez przesady gada o tym obrazie półtorej czy dwie godziny. No to dla mnie to są przeżycia naprawdę niezwykłe. Natomiast nie umiem powiedzieć, czy on jest wybitnym znawcą malarstwa, czy nie. To pani Magdalena wie lepiej. No ja trochę badałam ten stosunek do historyków sztuki i kiedy byłam, bo kiedy pisałam doktorat, to nie miałam jeszcze dostępu do inwentarza biblioteki Herlinga Grudzińskiego. Natomiast teraz, mimo że już doktorat jest zamknięty, to zweryfikowałam też to, czy on miał rzeczywiście jakoś bardzo dużo prac wybitnych, w cudzysłowie historyków sztuki, którymi on pogardzał. I okazało się, że on głównie miał takie wydania popularne. Takie książki, których pojawiają się najważniejsze obrazy, pojawia się jakaś przedmowa. I właściwie to nie jest taka typowa analiza tych dzieł sztuki. Ja na przykład w dziennikach czy we fragmentach opowiadań znajdowałam cytaty, które zupełnie nie były opisane. Czasami pojawiało się nazwisko krytyka, który jest autorem ich, a czasami nie. Na przykład jest taki fragment, w którym on opisuje widok Delsy Vermeera i tam pojawia się takie sformułowanie natura morta della città, czyli martwa natura miasta. I potem znalazłam to w takim czasopiśmie Paragone, to był w ogóle tekst, który nie dotyczył Vermeera, tylko ogólnie martwej natury i takie sformułowanie się pojawiło. I miałam wrażenie, że on wybiera te najbardziej poetyckie, takie najbardziej jakby literacko płodne dla niego frazy i nie, jakby nie ma dla niego znaczenia to, skąd tak naprawdę je zaczerpnął. Chociaż na przykład jest taka praca takiego krytyka sztuki Kennetha Clarka, Landscape into Art, z którego on cytuje fragmenty, ale to są też takie prace jakby bardzo silnie, takie, jakby takim bardzo literackim językiem napisane. Natomiast jest też taka książka takiej bardzo znanej krytyk sztuki, historyczki sztuki Swietlany Alpers i ona się nazywa Rembrandt Enterprise, Artist and His Studio. I to jest taka książka, w którym Alpers stwierdza, że odkrywa fenomen teatralny w twórczości Rembrandta.
I pokazuje, w jaki sposób po pierwsze Rembrandt jakby stworzył własną markę poprzez jakby tworzenie autoportretów, podpisywanie swoim nazwiskiem prac także malowanych częściowo przez jego uczniów, rozpowszechnianiem rycin, które było dużo łatwiej rozpowszechnić niż tak naprawdę obrazy w tych czasach, kiedy żył Rembrandt. I ona tam bierze też z inwentarza rembrandtowskiego domu informację, że Rembrandt posiadał lustro. I twierdzi, że lustro stało się takim ważnym czynnikiem do twórczości autoportretowej. I Henryk Grudziński w jednym z spisów dziennikowych, ale też w opowiadaniu Rembrandt w miniaturze, przywołuje tę książkę, przywołuje Albert z nazwiska i pisze coś takiego, że co takiego ona odkryła? Przecież on już dawno wiedział, że jest pewna teatralność, że teatralizacja w twórczości Rembrandta i że właściwie ona to w swojej książce opisuje jako taki ważny fenomen, który teraz nagle wychodzi na jaw, a on już to wcześniej o tym wiedział i jeszcze się jakby z nią kłóci, że on by chciał widzieć Rembrandta, który zasłania to lustro, który maluje te autoportrety bez lustra. I w momencie, kiedy jakby dla niego to jest jakby płodne literacko to, co wyczytuje w tych tekstach historyków sztuki, to on to zabiera, natomiast to nie jest tak jak na przykład u Herberta, że on rzeczywiście czytał regularnie, bo w bibliotece Herberta po prostu mamy bardzo duży spis książek, w ogóle rewersy z bibliotek, w których on czytał jakby prace poważnych historyków sztuki i czytał je bardzo szczegółowo. Natomiast Herling, na przykład kiedy pisze o Antonello da Messina, to powołuje się na fragmenty, które napisał o nim Szasze jako takie najważniejsze fragmenty dotyczące tego malarza, no ale Leonardo Szasze to jest najważniejszy dla niego sycylijski pisarz po Giuseppe Tomasim di Lampedusie i Pirandello. I wybiera go jako tego swojego ulubionego pisarza i komentatora sycylijskich spraw i umieszcza też jakby Antonella da Messina i jego obrazy w kontekście sycylijskim, więc jest dużo takich bardzo ciekawych rzeczy, które dotyczą właśnie tego jakby myślenia o takim kontekście, który on uruchamia, natomiast nigdy to nie jest analiza formalna, tak jak ty to mówiłeś, że jego to nie interesowało i mam wrażenie, że też jakby dlatego on stara się dyskredytować te prace historyków sztuki. Natomiast nie jest jakby wolny od wpływu tych niektórych prac, które cytuję. Na przykład w eseju o Vermeerze pojawia się takie porównanie, że kobiety na obrazach Vermeera, zwłaszcza dziewczyna z perłą, przypominają mu takie obrazy Piera della Francesca, jak Madonna della Singalia. I zastanawiałam się, czy on to sam wymyślił, no i potem znalazłam to w jakiejś książce Roberta Longiego, takiego bardzo ważnego krytyka sztuki. I tak samo informacja o Caravaggio, które on uważa za takie nowatorskie, że Caravaggio mógł obserwować płonący stos Giordana Bruna i że to wpłynęło na jego malarstwo, właśnie to doświadczenie takie biograficzne, bo w tym czasie on mógł przebywać w Rzymie, mógł przebywać na Campo dei Fiori. I on to przenosi do swojej twórczości, ale jakby próbuje czytać właśnie tak biograficznie tego Caravaggio, więc myślę, że on był, tak jak mówiłeś, amatorem sztuki i też jakby czerpał dużą przyjemność z tego obcowania ze sztuką i rzeczywiście jakby, kiedy ja przychodzę do Cabodimonte, to też najpierw staję przed tymi obrazami, które on opisywał, a potem dopiero jakby idę własną drogą, więc jest jakaś jakby taki, jakby jest silnym pisarzem, o tak. Ja się wtrącę. Ja uważam, że on miał prawo do tego, to znaczy miał prawo być niesprawiedliwy, kapryśny, wybierać sobie autorów, prawda, wykorzystywać to w swoich tekstach i robił z tego literaturę. Natomiast badacz, który bezkrytycznie przyjmuje to i nawet nie próbuje sprawdzić, to już po prostu jakby nie ma takiego prawa, prawda, to znaczy nawet wobec pisarza, którego się ceni, jednak taka zasada ograniczonego zaufania powinna obowiązywać. To znaczy nie wolno wszystkiego przyjmować na wiarę, bo badacz z prawdziwego zdarzenia powinien takie rzeczy próbować sprawdzić. I może urywam ten wątek. Profesor Opalski kilkakrotnie wspomniał o cudownej Lidii Krocze. Całkowicie chciałem tutaj jakby podpisać tymi słowami, jeszcze dodatkowo zacytować Wojciecha Karpińskiego, który wspaniale, już jakiś czas temu o tym napisał. Prywatny dom został Gustawowi ofiarowany przez panią Lidię Krocze. To ona wyrwała go z monachijskiej depresji. Nie mówiliśmy o tym nic, ale śmierć Krystyny, samobójcza śmierć, była
nigdy nie zagojoną, właściwie do końca, nigdy nie zagojoną raną dla Herlinga Grudzińskiego. Przez kilkadziesiąt lat to był temat tabu, dopiero 2 lata przed śmiercią jakby dojrzał do tego, żeby spróbować o tym powiedzieć coś więcej, ale też tą historię włożył w ramę opowiadania, prawda, czyli historii na poły fikcyjnej. Ona dała mu rodzinę, mieszkanie w Neapolu, otaczała opieką jego pisarstwo, rozumiała potrzebę jego polskiego płuca, co kwartalnych, miesięcznych wyjazdów do Maison Lafitte, do Domu Kultury, to ona pomagała mu przejść przez chwile, czasem długie, umore nero, melancholii. Ona znosiła jego trudne okresy, a delikatnie mówiąc, on sam nawet nie twierdził, że ma łatwy charakter. To wreszcie ona przekonała go, aby zachował swoje archiwum. Kilka razy słyszałem od Gustawa przed laty, że zamierzał je zniszczyć i aby ustanowił Martę, ich córkę, opiekunem swojej spuścizny. Dzisiaj chciałbym, to mówi Karpiński, ale ja całkowicie podpisuję się pod tymi słowami. Dzisiaj chciałbym to publicznie i wyraźnie sformułować, co jest dla mnie od dłuższego czasu oczywistością. Każdy czytelnik Gustawa Herlinga Grudzińskiego jest dłużnikiem pani Lidii. Herling Krocze. Jeżeli Gustaw mógł przemierzyć swoją drogę, jeżeli zdołał stworzyć ten dom, jakim jest jego dzieło, stało się to w przemożnej mierze dzięki niej. I proszę Państwa, bardzo prosimy, zapraszamy do udziału, zadawania pytań czy do Państwa wypowiedzi. Przepraszam, nie znałam bardzo dobrze całej historii właśnie pana Herlinga Grudzińskiego, ale chciałam się zapytać, w jakich latach był po raz pierwszy w Polsce, oczywiście po wojnie? To były lata 90. aż? Sądząc z tych zdjęć, tak? Pierwszy, to znaczy, to też jest oczywistość, ale warto ją za każdym razem przypominać, zwłaszcza na użytek młodszych słuchaczy, że do 1988 roku nie było żadnego wybitnego pisarza o nazwisku Gustaw Herling Grudziński. Był emigrant, zdrajca, dywersant, ktoś, kto za pieniądze wykonuje rozmaite brudne roboty i dopiero to się zaczęło zmieniać po 1988 roku, właściwie no, czy po schyłku PRL-u, prawda? W 90 roku Uniwersytet... Przepraszam cię, bo to takie dziwne zdjęcie, które jest, na którym Gustaw jest roześmiany, szkoła muszę powiedzieć. Szkoła teatralna chyba. Tak, to są moje studentki. Ja robiłem wtedy z nimi spektakl z muzyką Kurta Weila i zaprosiłem Gustawa. I to było 2 czy 3 miesiące przed śmiercią. I Gustaw był szczęśliwy. Nawet dałem na Facebooka to zdjęcie i ktoś napisał, że to jest jedyne zdjęcie, na którym Gustaw się uśmiecha. On był tak szczęśliwy z tymi ślicznymi dziewczynami zresztą i tak dalej. No i ja w ogóle zapomniałem o tym zdjęciu. Iździku mi przysłał 2 czy 3 dni temu w mailu. No więc taki tylko komentarz, skąd to się wzięło, to jakieś dziwne zdjęcie. Siedzi Herling Grudziński, jakieś panny koło niego, no bez przesady. Po raz pierwszy Herling mógł przyjechać w 91 roku, odebrać doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był w Warszawie, w Lublinie, Kielcach, Krakowie. No i to było niezwykłe doświadczenie. On w którymś miejscu w 60. bodajże, na początku lat 60. Tak pisał o kondycji emigrantów. Jeżeli moją książkę przeczyta 5 osób, no przekaże jeszcze w gronie swoich znajomych czy przyjaciół kilku następnym osobom. No niech będzie to około 30 osób. O czym więcej pisarz na emigracji może marzyć? Gdy przyjechał tutaj i zobaczył tłumy w księgarniach czekających na, albo podczas spotkań, prawda, autorskich, tłumy, kolejki ludzi, którzy chcieli chociaż 2 słowa z nim wymienić i poprosić o autograf, to było dla niego tak niezwykłe przeżycie, właściwie
Ja to tak nazywam, że przyjazdy go uskrzydlały. To widać wyraźnie w jego twórczości. Z jednej strony wspaniałe opowiadania. Tutaj nie do końca się zgadzam z profesorem Morawcem. Uważam, że jednak ta ostatnia dekada, to tam znajdziemy znakomite utwory z prawdziwymi perłami, takimi jak Portret Wenecki, niezwykłe opowiadanie z 93 roku. A z drugiej strony Polska, wyzwania, jakie były po 89 roku, coraz bardziej go wciągały i sprawiały, rodziły w nim pokusę zaangażowania, prawda? I dla pisarza, tak mi się wydaje, że to było doświadczenie niebezpieczne, ponieważ jego dziennik tracił ten dawny dystans, prawda? Że on ze zbawiennym dystansem z Neapolu potrafił pisać o sprawach polskich i czasem znacznie więcej wiedział z dystansu, z przyjazdów do kultury paryskiej również, o rozmaitych realiach, niż my, nie mając, żyjąc tutaj na co dzień, prawda? Potem to poczucie zaangażowania, no, wydaje mi się, że jednak odbiło się na jego twórczości. Nie zmienia to faktu, że opowiadania, eseje, czy niektóre wątki, z których jest spleciony dziennik pisany nocą, no to w tym wyraźnie widać to uskrzydlające doświadczenie. Kilka przyjazdów i sam fakt, że on mógł spotykać się z czytelnikami, że były wydawane jego książki, komentowane. Może to była nadmierna obecność z dzisiejszej perspektywy, ale to był naturalny proces odreagowania tej żelaznej kurtyny i tego, że był przez tyle lat w kraju zakazany. Chciałem zapytać o nagrodę włoską, którą chyba otrzymał, nie wiem, początku lat 90. jedną z ważniejszych nagród włoskich. I w jakimś wywiadzie, nie wiem, czy chyba z panią Sawicką, powiedział, że wszedł na scenę i tam było 20 jurorów i powiedział, jeszcze kilka lat temu 18 z nich nie podałoby mi ręki. Czy mógłby pan profesor to skomentować? Ja to mogę skomentować jednym zdaniem. Nie tylko, żeby mu nie podali ręki, studenci Uniwersytetu w Neapolu mieli zakaz przechodzenia przez Via Crispi, gdzie Herling mieszkał, do tego stopnia, że mówili im, że nie dostaną stypendium do Polski, ani żadnych kontaktów z Polską. To była osoba w Neapolu w ogóle zakazana i absolutnie nieznana. Może był znany jako mąż Lidii Croce w Neapolu, ale na pewno nie jako pisarz, czy ktokolwiek tak. To po prostu no, mur. Herling Grudziński był człowiekiem nieznanym w Neapolu. Ja zgodzę, że on był nieznany w Neapolu, ponieważ kiedy ja czytałam recenzję Herlinga Grudzińskiego, to okazało się, że po wydaniu Innego Świata on twierdził, że była jedna recenzja, a było na przykład w 58 roku tych recenzji, nie wiem, 20 kilka, a w latach 60. podobna ilość i w niektórych z tych recenzji było napisane, że Herling znany jest jako publicysta Tempo Presente i La Fiera Letteraria, że jest znany nam jako autor L'Ispettri della Rivoluzione, czyli Upiorów Rewolucji i tomu esejów Dagorkia Pasternak. To znaczy, że jakby w tych kręgach intelektualnych, które czytały te rzeczy, to jakby to nie było tak, że uno scrittore sconosciuto, tak? Tylko... Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Kręgi intelektualne są kręgami intelektualnymi, a zabranianie chodzenia studentom na Via Crispi to jest co innego. Oczywiście, że pisał do znakomitych gazet włoskich i tak dalej, więc pod tym względem nie był człowiekiem nieznanym. No ale jako taki, no to w ogóle nie było mowy, to co pan przed chwilą powiedział, to rzeczywiście ci jurorzy nie podaliby mu ręki. Bo to się odnosi do tej Premio Viareggio Internazionale, on otrzymał w 94 roku. W 94 roku wydano to trzecie wydanie Innego Świata. W tym
samym tłumaczeniu z angielskiego jego żony i koleżanki, które wspólnie podpisały się z pseudonimem Antonia Mareska i Lidia Herling-Krocze i Gaspare Maggi, to był pseudonim, pod którym one to opublikowały. I Herling twierdzi, że tak naprawdę chciałbym uznać to wydanie jako pierwsze moje włoskie wydanie Innego Świata. I tym bardziej jest to znaczące, że on nie otrzymał premia Viareggio jako autor włoski, tylko premio Viareggio Internazionale, to znaczy, że jakby dla twórczości, dla pisarzy obcokrajowców, których książki były przetłumaczone na włoski. I tak samo te pozostałe nagrody, bo to nie jest jedyna nagroda literacka, którą otrzymał we Włoszech. On otrzymał jeszcze premio Siracusa i to była jedna z powodów do jego wyjazdu na Sycylię, którą on tak bardzo lubił. I otrzymał jeszcze premio Ibla. I pośmiertna, i mam wrażenie, że najbardziej włoska nagroda Herlinga Grudnińskiego to jest pośmiertna nagroda premio Napoli, kiedy on uznany jako taki ważny dla kultury neapolitańskiej, jako ten taki przewodnik po Neapolu, bo to nie tylko Polacy go tak postrzegali, ale Włosi zaczęli go postrzegać jako znawcę obyczajów neapolitańskich, kronik neapolitańskich. I to zafascynowanie kronikami też jest, odbija się w jego twórczości, w jego opowiadaniach i mam wrażenie, że te najciekawsze, czy te jedne z ciekawszych właśnie jakby opierają się bardzo często na odniesieniu do tych kronik, no to właśnie ta premio Napoli jest nagrodą, która jakby tak bardzo ten włoski kontekst jego biografii i to zanurzenie właśnie w Neapolu jako mieście, które staje się dla niego źródłem inspiracji, jest istotne. Natomiast ci krytycy, o których on mówi, no to Herling sobie to tak wszystko bardzo, bardzo mocno, mam wrażenie, jakby hiperbolizuje i pamięta tylko te rzeczy, które chce pamiętać, mam wrażenie. I im późniejsze teksty, na przykład dotyczące jego recepcji we Włoszech, im więcej czasu minęło od momentu, kiedy... bo jakby dla mnie to jest dziwne, on te wszystkie recenzje ma w swoim archiwum, wszystkie artykuły, które na jego temat zostały napisane, natomiast on pamięta tylko kilka, a pozostałe, nawet jeżeli one były pochlebne, bo jest ten fragmencik z PSSR-a, kiedy po publikacji Innego Świata ktoś napisał, że Herling powinien zostać eksmitowany z Neapolu, czy w ogóle z Włoch. I są takie fragmenty w takim pismie Illindice, taki bardzo silnie lewicowy krytyk pisze w pierwszym wydaniu wybioru Dziennika Pisanego Nocą i Innego Świata i pokazuje, jak bardzo redukcjonistyczną lekturę tego takiego dwudziestowiecznego totalitaryzmu czy dwudziestowiecznych nieszczęść przedstawia Herling w swoich dziennikach, bo na przykład nie pisze o wojnie w Wietnamie. I to jest zarzut właśnie tego krytyka lewicowego, czy właśnie jakby ten krytyk stara się pokazać Herlinga jakby, że fajnie, że pisze o tym, co pisze, ale tak naprawdę pomija tyle tematów, które by świadczyły o tym, że jest bardzo wybiórczy. No i takie bardzo dziwne zarzuty. I Herling te recenzje pamięta, natomiast mam wrażenie, że on jakby bardzo chce mówić o tym swoim odrzuceniu przez krytykę. I bardzo chcę jakby pokazać tam swoją rolę ofiary. Ja to bardzo jakby bardzo wyraźnie czułam, kiedy pisałam o recepcji Innego Świata, kiedy badałam recepcję Innego Świata. Znaczy, to wygląda na element autokreacji, bo była oczywiście taka sytuacja tuż po wojnie w Paryżu i zapewne we Włoszech, że ci polscy emigranci, żołnierze Andersa byli traktowani przez dominującą w pewnym momencie, powiedzmy, środowiska lewicowe, którzy tam pozostały, to są faszyści jacyś, prawda? I Romanowiczowie, którzy otworzyli księgarnię i wydawnictwo w Paryżu, spotykali się z takimi właściwie atakami, czy gdzieś tam jakieś napisy się pojawiały, faszyści precz do Polski. Natomiast no, można sądzić, że w czasie, kiedy chadecy w różnych okresach we Włoszech sprawowali władzę, tam oczywiście partia komunistyczna i we Francji, i we Włoszech, zawsze, zwłaszcza w życiu kulturalnym, odgrywała dość istotną rolę. Teraz też się tak zastanawiam, czy nie jest to trochę element autokreacji, bo Herling w PRL-u obok Józefa Łobodowskiego, mieszkał w Madrycie frankistowskim, prawda, i Józefa Mackiewicza, którego jeszcze w szkole nas uczono, że był to jakiś faszysta, prawda, który pojechał do Katynia. To była taka trójka najbardziej zakazanych polskich pisarzy. I teraz czy troszeczkę rzeczywiście on nie ekstrapolował jakby tej tuż powojennej niechęci na tak jak pani mówi, no skoro on wspomina, że była jedna recenzja, pisarze są wrażliwi na tym punkcie i potrafią znaleźć wszystkie praktycznie recenzje, które są im poświęcone, że troszeczkę jakby sytuował się w pozycji trendowatego.
Znaczy trudno mówić mi to o autokreacji, bo na autokreacji z reguły się coś zyskuje. Natomiast jeżeli on coś takiego mówi w połowie lat 80. i nie widać specjalnej perspektywy na to, że on zaistnieje wśród największego grona czytelników, czyli w Polsce po prostu, gdzie rzeczywiście oglądaliśmy te sytuacje, gdzie nikt nie zganiał studentów. Jest pisarz, prawda, dzisiaj tak to bywa czasami, że Herta Miller przyjechała na Uniwersytet Łódzki, to nie trzeba było nikogo zganiać, bo to noblistka. Ale już w przypadku innych pisarzy może być różnie, bo może Wiesław Myśliwski nie będzie miał takich problemów, że trzeba zapełnić salę. Więc z Herlingiem bywała taka sytuacja, pamiętam do dzisiaj, mam żal do Uniwersytetu Łódzkiego, że pisząc doktorat nie zaprosili mnie pracownicy innej katedry na spotkania z Herlingiem, czy żartuję z tym żalem oczywiście, ale wiem, że to tak było już zagęszczone, że każdy tego Herlinga chciał dotknąć i nawet poloniści z uniwersytetu, nie każdy mógł wszędzie tam się otrzeć o Herlinga, więc to wyglądało trochę groteskowo, rzecz trochę dzisiaj już niewyobrażalna. Jeśli mogę, pamiętam, że w dzienniku pisanym nocą Herling wspomina, że prezydent Łodzi Marek Czekalski proponował mu dom w Łodzi. Tak. Powiedział mu, żeby się śpieszył, bo nie wiem, czy będę następną kadencję, ale on jednak z Neapolu do Łodzi nie chciał przyjechać. Przepraszam, to tak. To ja się jeszcze wtrącę, już za chwilkę pani oddam głos. Rzeczywiście trudno, to znaczy ja też mam kłopot ze scaleniem tego obrazu, prawda? To znaczy, z jednej strony Gustaw Herling-Grudziński wielokrotnie mówił o tym, że czuł się we Włoszech jak że był traktowany we Włoszech jak trendowaty przez ten establishment kulturalno-literacki zdominowany przez sympatyków komunizmu. Jak pogodzić ten obraz z tymi recenzjami każdej książki, nawet najmniejszej, Dagorki, a Pasternak, prawda, ta będąca zalążkiem jego zbioru rosyjskich szkiców, każda ma przynajmniej 20 recenzji. Ale to nie zmienia faktu, że na poziomie jakichś kontaktów osobistych on mógł niejednokrotnie doświadczać czegoś takiego, bo przypomnijmy, w 65 roku komunistyczna popołudniówka PSSR-a domagała się deportacji Herlinga z Włoch za właśnie wydany Inny Świat, czyli kłamliwą książkę o Związku Radzieckim. Czesław Miłosz, który po śmierci napisał piękne wspomnienie o ich trudnych relacjach, Grudziński przecież polemizował z nim przez ponad 30 lat, zarzucając kłamstwa czy w zniewolonym umyśle, zwrócił uwagę na to, że Herling w Neapolu czuł się jak trędowaty i nie ma w tym przesady. Ja tak samo po napisaniu Zniewolonego Umysłu czułem się w Paryżu. Więc to by było jedno, prawda? Zatem jest taka anegdota, którą sam przytacza, kiedy Jaru Kurek do niego przyjechał kilka miesięcy po osiedleniu się w Neapolu. Tak. Jaru Kurek nie wiedział, gdzie mieszka Herling-Grudziński, poszedł do biura komunistycznej partii w Neapolu i oni mieli adres Herlinga-Grudzińskiego, więc jakby był monitorowany, prawda? Ale mało tego, to nawet pani Lidia Herling-Krocze mówiła, że przez wiele lat był w jakimś sensie inwigilowany i tam dosyć bogate materiały na niego zostały zebrane. I tak, bardzo proszę. Ja chciałam prosić, żeby pan profesor odniósł się troszkę szerzej do tego fragmentu, o którym pan mówił, że panów stosunki się znacząco ochłodziły po tym, jak w biogramie zawarł pan informację o tym, że pochodzi Gustaw Herling-Grudziński z rodziny żydowskiej. Gdyby pan mógł troszkę szerzej do tego się odnieść, bo to chyba ciekawy wątek. To znaczy to jest bardzo ciekawy wątek i trudny wątek, dlatego że Herling-Grudziński wprost o tym mówił niektórym przyjaciołom w bliskich rozmowach, jak gdyby też testując, prawda, czy z tego powodu, jak dowiedzą się, że on jest pochodzenia żydowskiego, czy cokolwiek zmieni się w ich relacji. Wiem, że w sposób bardzo bolesny reagował na to, jak na dociekliwość czytelników. Mój kolega zresztą z Kielc przesłał mu kopię świadectwa maturalnego, gdzie jeszcze
było napisane Gustaw Welgecel, Herling Welgrudziński, wyznanie mojżeszowe. I był, i ja tak samo byłem zdumiony reakcją Grudzińskiego, pełną furii, prawda, że to jest po prostu wchodzenie w czyjś prywatny świat z butami. Nie jakiś dowód admiracji, zainteresowania szczególnego, prawda, miłośnika jego literatury, tylko przeciwnie, deptanie najintymniejszej sfery, najbardziej... Wie pani, to jest też w rodzinie, czy w przypadku losów rodzeństwa Herlinga, jego samego, jak w soczewce skupiają się losy polskiej inteligencji. Brat jego, Maurycy, który był prawnikiem o 10 bodajże czy więcej lat starszy, bohaterem jego młodości, prawda, czy dzieciństwa. W 1920 roku razem z całą klasą wstąpił do wojska i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Później został prawnikiem w Warszawie, zresztą też niejednokrotnie pomagał Gustawowi, jak ten był na studiach. Jeszcze przy tak skomplikowanych relacjach z ojcem, który absolutnie nie akceptował tego, że Grudziński poszedł na polonistykę, a nie chciał być zarządcą tego małego mająteczku w Suchedniowie. Więc te relacje już jak gdyby dodatkowo były trudne. Grudziński dopiero po wojnie, ileś tam lat po śmierci swojego brata, który notabene przyjazd do Neapolu po raz pierwszy przypłacił nagonką, był sędzią Sądu Najwyższego. Nagonka właściwie sprawiła, że dostał zawał i zmarł w 66 roku. Dopiero po latach Grudziński dowiedział się o właściwie bohaterskiej karcie swojego brata, który był członkiem organizacji Żegota i w willi na Bernerowie, dzisiejszym Bemowie, przechowywał żydowskie dziewczynki. Mało tego, pod składem węgla ukrył część archiwum Żegoty. Gdyby tam to Niemcy odkryli, no to po prostu to byłaby kara śmierci dla wszystkich domowników. I bracia w ogóle na takie tematy ze sobą nie rozmawiali, prawda? To jest też jedna z zagadek. Ja nie umiem powiedzieć, dlaczego Grudziński wprost nie chciał o tym mówić. Znaczy jeszcze... A jednocześnie w sposób zaszyfrowany w utworach różnych, on jak gdyby stale te wątki dotyczące Holokaustu, dotyczące jak gdyby sytuacji traktowania Żydów. No, ja wiem, że to jest subiektywne świadectwo, ale tutaj są dwa zdjęcia na Majdanku, dlatego umieszczone, ponieważ Grudziński, gdy przyjechał do Lublina, prosił, żeby go zawieźć na Majdanek. I nigdy nie zapomnę tych scen, kiedy on po prostu, tak jak tutaj pan mówił o tym, że jak gdyby wpił się ręką w tą klamkę. Widziałem, jak on po prostu złapał się tej takiej kraty, prawda, takiego wejścia przed sam monument i stał jak zahipnotyzowany, po prostu nie był w stanie się ruszyć, patrzył na wieże strażnicze, na krematorium, na tą zieleniejącą się trawę i chłonął to wszystko. Jest jakaś część Żydów z Suchedniowa, czy ludności pochodzenia żydowskiego, była wywożona nie tylko do Treblinki, ale również na Majdanek. On, jestem przekonany, że on musiał o tym wiedzieć. Z drugiej strony, z jakichś powodów nie chciał o tym mówić i to jest jedna z tajemnic, prawda, której możemy tylko hipotezy snuć. Znaczy jest jeszcze ta książka Wojciecha Filera po 68 roku, bo taka propagandowa broszurka wymierzona przeciwko emigracji, gdzie tam Filer, powiedzmy, ujawnia korzenie żydowskie Herlinga, ale to jest zdemaskowanie go jako właśnie przedstawiciela żydowskiej plutokracji. I ta reakcja, znaczy jedna rzecz to jest taka, że Herling Grudziński miał prawo, skoro urodził się w spolonizowanej żydowskiej rodzinie, czuć się Polakiem, a nie Żydem. I w Polsce w pewnych okresach, wiem, przyznawanie się do żydowskich korzeni na dobre nie wychodzi. To jest trochę przypadek podobny do Stanisława Lema, o którym jako Żydzie nie wiedzieliśmy przez prawie całe jego życie nic. On o tym nie chciał mówić, to była jakby nie nasza sprawa. On
dlaczego, to jakby możemy pominąć. Natomiast druga rzecz to jest właśnie, że Filler zaatakował go jako Żyda po prostu po 68 roku. Więc znaczy, oczywiście, kiedy ja czytałem tę książeczkę, to z niej no, jakby daje to do myślenia, że pewnie Filler dobrze wie, jakie są korzenie, ale to potem już nigdy nie wypłynęło, więc być może oczywiście on to pamiętał, że w Polsce, znaczy tak, no właśnie to jest problem biografa. Czy napisać, czy ze spolonizowanej rodziny żydowskiej, czy z rodziny żydowskiej, czy z asym i tak dalej, ponieważ samo użycie słowa Żyd jest, wywołuje takie chwile oporu, prawda? Co, nie można tego sobie neutralnie używać, jakby stąd pewnie ta reakcja, ale to mnie zastanawia, bo kiedyś o tej kwestii dyskutowaliśmy we Wrocławiu z Janną Tokarską-Bakir, która no mnie przynajmniej usiłowała przekonać, że on oczywiście wybrał opcję polską, ponieważ Żydowi nie dano bytu żyć. Ja uznałem, że zdarzają się wśród ludzi takie sytuacje, że ktoś rodzi się Polakiem, a zostaje Niemcem. Nie dlatego, że jest koniunkturalistą, tylko dlatego, że w pewnych warunkach znalazł się w środowisku niemieckim, czuje związek z kulturą niemiecką i tak dalej, i tak dalej. No i w historii narodu polskiego mnóstwo mamy takich ludzi, którzy na przykład będąc Niemcami napisali pierwszy słownik języka polskiego na przykład, prawda? Polacy tego nie zrobili, zrobił to Linden. To jest taka sytuacja oczywiście niejednoznaczna i trudno powiedzieć, dlaczego tak było, ale rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, ta późna twórczość Herlinga z zainteresowaniem dla tematu Holokaustu no, świadczy, że tak to pewnie z wiekiem bywa. To samo jest w przypadku Michała Głowińskiego, że musiało upłynąć bardzo wiele lat. Na tyle już się jest starym, że człowiek już przestaje się, powiedzmy, bać i mówi otwarcie o sobie, ale być może inaczej jest, kiedy to ja powiem pierwszy, a nie jak ktoś, prawda, właśnie, czy pokaże, powie, czy naznaczy, bo to różnie może być interpretowane przez samego zainteresowanego. Znaczy, nie wiem, czy on się bał. Na pewno był to dla niego bardzo bolesny problem. Proszę państwa, czas ucieka nieubłaganie. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. To ja może tylko chciałam podziękować w imieniu paru aktorów, którzy tutaj właśnie są na panelu z spektaklu Ferragosto, bo była to dla nas niezwykle też ubogacająca dyskusja i też przepraszam bardzo, bo musimy lecieć na charakteryzację, tak więc dziękujemy bardzo za te wszystkie tutaj wypowiedzi. Bardzo dziękujemy państwu. Ja też, bo jest bardzo gorąco. O tu chyba dostałeś.